Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w grze Pentiment. Czy to już jest jakaś końcóweczka? Nie wiem, wy po tytule wiecie, czy to koniec gry, czy to nie koniec gry, czy będziemy tu jeszcze 100 lat siedzieli. Cholera wie, tak na dobrą sprawę. Jeśli chodzi o to, co teraz się dzieje się, prawda, no to chrześcijański Tasking to już jest zaliczone. I tutaj mamy, że postacie demolowane na tańcu śmierci, nie wiem co o nich myśleć, to chyba ludzie, którzy zmarli w okresie buntu. No chyba tak. To mógł zrobić coś takiego, może ta osoba, która mnie śledzi, czy to ten sam człowiek, który był w kopalni, osoba, która zaatakowała mojego tatę. Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. No i cóż, to tyle. Czemu mapy mamy tutaj? Czemu mapy są ping-ping? Ping-ping, to nie wiem, czemu mapy były, że nowe jakby. To też nie są nowe. Ale jak rozumiem, mogę teraz wracać, jakbym chciał bardzo do opactwa. I co mamy cel? No tak, mamy kilka jeszcze rzeczy do zrobienia ostatecznie. Ale mieliśmy wyjść, bo ojciec niby tutaj przyszedł do nas. Ojciec nam nic nie powiedział o tych notatkach. Znaczy ostatecznie nie pamiętam, czy adres mu pokazywał. Obstawiam, że pokazywał pewnie, chociaż już nie pamiętam, ale obstawiam, że pewnie tam można było pogadać z nim na temat tych notatek, co Andreas znajdował wszędzie. O, jaka zima. Witaj Magdalene. Witaj Yc. Zimna dziś, prawda? Mroźnie. Zazdroszczę przez to Niko, który przez cały dzień może pozostawać w środku. Nawet Endrys może grzać się w swojej kuźni. No tak, taki smutny kowal. Proszę, przyniosłem trochę drewna połowego dla ciebie i twojego taty. Dziękuję Yc. Uch, nie ma za co. Trzy kropeczki. Więc, jak się miał twój tata, myślę, że dołączy do wszystkich na posterce, ale pewnie, na łóżku chyba. Myślę, że zostaniesz wieczorem w łóżku, ale ja postaram się tam później dotrzeć. Muszę jednak dalej pracować nad freskiem. Została mi ostatnia sekcja dotycząca buntu chłopów, prawda? Dziwnie się o tym mówi. Tamto wydarzenie bardzo wpłynęło na Tasking, ale byliśmy wtedy tylko dziećmi. Nie pamiętam, co się stało, ponieważ byłem wtedy tylko dzieckiem. Nigdy nawet nie znałem swojego taty. To właśnie sprawia, że jest to trudne. Muszę zapytać o to tych, którzy byli wtedy dorośli, ale nie chcę rozgrzybywać starych ran. Ale to jest takie głupie, bo no my jako gracz wiemy, co się działo, więc teraz poznawanie tej historii na nowo jako Magdalene to takie... po jaką choinkę, no? Nie wiem, ten cały etap gry, gdzie gramy jako Magdalene, dla mnie taki jest trochę rozmemłany przez to, że my ostatecznie wiemy większej rzeczy w pewnym sensie. I takie... co innego nas interesuje niż to, co ona robi przez większość czasu, no? Nas jako graczy. Może porozmawiasz z ludźmi, gdy wszyscy będą się przygotowywać do świąt Bożego Narodzenia. Klara czasami opowiada o tamtej nocy. Mama też? Możesz je o to zapytać? Wojsław i Matilda są jedynymi benedyktynami mieszkającymi w Tasking. Może ze mną porozmawiam? Ale to no, mówię, kolejna rzecz. Ja jako gracz to wszystko jestem w stanie skumać. Bo gram w tę grę i wiem, kto mógłby coś mi powiedzieć. Ja nie potrzebuję, żeby tutaj udawał, że rozmawia ze mną, a tak naprawdę gra go tutaj, twórca mi go tutaj dał, żeby on mi powiedział, co ja mam robić. No ta gra za bardzo prowadzi za rączkę. I tak jak jeden kolega mówił, że to taka nowa, stara gra, co to trzeba szukać sekretów. Pitu, pitu, gówno w dupie. Ta gra nie jest taka, żeby szukać sekretów. Gówno w dupie. Dziękuję, do widzenia. Nie pomyślałem o tym. Mimo to fresk jest dla Tasking, a nie dla starego opactwa. Agnes od zawsze mieszka w Tasking, prawda? Na twoim miejscu poszedłbym do niej. Tata mówi, że pomaga pochować wszystkich, którzy zginęli tamtej nocy. Zastanawiam się, czy chciałaby o tym rozmawiać. Nienawidzi, gdy ktokolwiek wspomina o buncie? Chyba nienawidzi to Andreasa. To twój projekt, Magdalene, może warto spróbować. Napisałem też o tym do starego archidiakona. Uważa, że morderstwo barona i śmierć Ottona mają jakiś związek z buntem. Kogo? Człowieka, który przybył do Tasking, by zbadać sprawę morderstwa barona Rüwegela. Co z nim? Był sędzią w sprawie morderstwa barona, a co jeśli wszystkie zgony w Tasking są jakoś połączone? Nagle Magdalena... Takie to jest bejtowanie, przecież ona jako ona ta sama by na to wszystko nie wpadła. A jak zaczęła pisać list do tego archidiakona, to już... Ej, byczku, w sumie... Czy myślałeś, że tutaj może być jakiś spisek?
To nie ma sensu. Nie rozumiem, jak ten stary baron może mieć coś wspólnego z buntem. Dobrze się czujesz? Chyba doszukujesz się powiązań tam, gdzie ich nie ma. Może ta praca nad freskiem daje ci się we znaki? Na pewno jest jakieś drugie dno, wiem to. No gracz to wie, nie ty. Skoro masz taką pewność, jakoś to rozgryzę. Dzięki za drewno. Do zobaczenia później, Max. O, nie wkurzyła się? Uch, chyba się wkurzyła. Idź, ma rację, powinienem zacząć rozmawiać z ludźmi w mieście. Lepiej wezmę się do pracy, jeśli mam porozmawiać ze wszystkimi przed Perchtenlaufen. Coś tu jeszcze idzie? Nie. Ogólnie to chciałem zauważyć, przed nagrywaniem dzisiejszego odcinka, aż wlazłem na Steama z ciekawości. Pierwszy raz, w ogóle nie wchodziłem nigdy na Steama tej gry, żeby zobaczyć, jakie ona ma oceny. I ona ma 97% pozytywnych ocen. Bardzo tam przytłaczająco pozytywne to już się nazywa, nie? Ja się ze swoją oceną, opinią wstrzymam do końca zabawy. Ale 97%? Naprawdę? What, what, what? Dom Gertnerów. Kurde, a oni tutaj se widzę, robią jakieś stroje. Chory Peter. Kiedy umrzesz? Magdalene? W sumie on też ma brodę. Powinniśmy teraz łazić i patrzeć, kto ma brodę. Ty też masz brodę. Mogę iść do góry ostatecznie, ale po jako... dzień dobry. A to wy. Wy mnie o buncie nie pogadacie. Nie ma takiej opcji. Urszula, Klara, Gret, Wielki Jork, cześć Magdalena. To z kim ja tu mogę pogadać o buncie? A z Tom. Klara się ma. Witaj Magdalena, myślałem, że będziesz dziś pracowała nad freskiem. Co cię tu sprowadza? Chciałabym zająć chwilę waszego czasu i zapytać, jak pamiętacie bunt, aby to później namalować. Ach, to był smutny okres. No, męża straciłaś i ogólnie cały bunt był przez twojego męża i wszystko, co złe się działo w tym buncie, było przez twojego męża. Tyle. Jeśli pomoże ci to upamiętnić tych, których straciliśmy w czasie buntu, to tak, odpowiem na kilka pytań. Ja też nie mam nic przeciwko, byłam trochę starsza od ciebie, więc chyba pamiętam nieco więcej, Magdalene. Oczywiście, Magdalene, powiemy ci wszystko, co chcesz wiedzieć. Od kilku miesięcy nie mogę się doczekać, aż zobaczę fresk. One pracują, a to tu siedzi takie. Może nie zauważą, że nic nie robię. No chodź, usiądź z nami. I też udajemy, że pracujemy, tak? Skoro już się rozgościłaś, to co chciałabyś wiedzieć? Czy bunt miał coś wspólnego z innym morderstwem, które miało miejsce w Tassing? Och, masz na myśli morderstwo barona? Nie, nie do końca. Pamiętam tylko, że Andreas w obu sytuacjach starał się załagodzić sytuację. Przypuszczam, że to wtedy sprawy zaczęły się układać. Sugeruję, że to przez Andreasa. Och, biedna Agnes. Szczęście, że był silnym mężczyzną. Wciąż jest załamana tą sprawą. Tak naprawdę dopiero po morderstwie barona opat stał się tak surowy. Założę się, że winą za morderstwo barona obarczył Tassing, tak samo jak za niepowodzenie opactwa. Nic mi o tym nie wiadomo, ale jego podatki i ograniczenia, także jego stosunek do nas stały się po tym ostrzejsze. Robiliśmy wszystko, żeby żyć według nich, ale w końcu było tego już za wiele. Czy nawet przy wszystkich tych ograniczeniach bunt był naprawdę uzasadniony, ciągle słyszę sprzeczne historie o tym, jak to się zaczęło. Myślałem, że chłopi zaatakowali opactwo niczym niesprowokowani i trzeba było wezwać landsknechtów. I tak i nie. Wiem, że chłopom było trudno, ale czy było to warte takich strat? Nie pamiętasz tego, Magdalena, ale opat doprowadził nas do głodowania. Tak czy inaczej zginęlibyśmy. I doprowadził to, co jakie do głodowania? A ta dupa tam nie doprowadzi was do głodowania. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby nie doszło do przemocy, ale pan miał inne plany. Zrobiliśmy wszystko, żeby nie doszło do przemocy. Tymczasem ten Peter, który tutaj mieszkał i gonił Andreasa i Kaspara z widłami z resztą wioski, uwięził opata w kościele i chciał ich tam wszystkich spalić i zamordować w ogóle. Gdyby nie Andreas, to by tak się stało zapewne. Podpalił młyn z młynarzem i Gajem. Yes. Pamiętam, że byłam stale chora i głodna. Dziadek powtarzał, że nie zawsze tak było. Wszystko było w porządku, dopóki jeden z braci nie zabił Ottona, gdy ten dowiedział się, jak skorumpowane było opactwo.
No, to tak. Cóż, mój mąż nie mógł tak tego zostawić. Wszyscy chcieliśmy sprawiedliwości. Kiedy przybył ten żołnierz i nam zagroził, wszyscy mieszkańcy miasta odeszli, z wyjątkiem ciebie i Ulrisha Gret. W sensie wieśniakom pod opactwem? Czy o co chodzi? Nie, o czym ty mówisz? Jaki żołnierz? Aha, jak pierwszy razem przyszli żołnierze i powiedzieli, że tam... Jak jeszcze nie przyszli żołnierze, tylko ogrozili, że przyjdą. Ten na koniu taki, co w środku nocy przyjechał i się patrzył na debili, co stoją w wiosce w środku nocy. Nie, Klaro, boję się, że nawet ja zostałem zastraszony i błagałem Ulrisha, aby zostawił tę sprawę. Tylko mój mąż poparł chłopów. Tak siedzi uśmiechnięta i mówi o tym, co jej mąż zrobił i uwarł przez to. A czego w ogóle wszyscy chłopi się zbuntowali? Tak wiele ludzi zginęło. Musieli wiedzieć, że to się nie uda. Nata zawsze powtarza, jak bardzo żałuje tamtej decyzji, dlatego chciał namalować fresk. Czy bunt mógłby się powieść, gdyby mieszkańcy miasta się nie wycofali? Nie wiem. Jakiej decyzji żałuje? Że był bunt? Czy że na sam koniec powiedział, że nie chce dołączyć do buntu? Ja chcę się dowiedzieć, jakiej decyzji żałuje pan Klaus? Twój ojciec jest pod tym względem wyjątkowy. Większość pozostałych mieszkańców miasta uważa niepowodzenie buntu za dowód, że od samego początku był on skazany na porażkę. Bo był niepotrzebny. Gdyby całe miasto połączyło siły, prawdopodobnie moglibyśmy odnieść sukces bez przemocy. Na tamtym etapie byliśmy już tak strasznie wygłodzeni i tak bardzo pragnęliśmy sprawiedliwości, że Peter naprawdę myślał, że sukces jest możliwy. Nie wszystko było jednak jeszcze postanowione. Ulrich i Andreas chcieli pokoju. Potem ten chędożony młynarz chronił tego wygolonego drania. Zawsze nas nienawidził i uważał, że jest lepszy od nas. Urszulo, uważaj na słowa. No co, mamo, to prawda. Lenhard zastrzelił nawet Ulricha bez żadnego powodu. W sensie, po prostu nie trafił. Niczym go nie sprowokował. Ludzie nie strzelają do siebie nawzajem bez powodu. No, znaczy, on Ulricha nie chciał zabić. On chciał strzelić w Petera, ale nie trafił. Cóż, większość ludzi otoczyła młyn i zażądała od Lenharda oddania oskarżonego, ale ten odmówił. Myślę, że młynarz zastrzelił Ulricha w odwecie, ale potem Petera nie dało się już powstrzymać. On chciał Petera zastrzelić, ale nie trafił. Czego nie rozumiecie? Tak wiele straciliśmy. Spalenie opactwa było ponurym wydarzeniem i jeszcze ci żołnierze. Nasi ludzie walczyli, aby nas chronić, aby chronić Tasing i wielu zginęło w tej walce. Ale przynajmniej pozbyliśmy się opata i wszystkich mnichów. Tak, i to jest pewne pocieszenie, choćby niewielkie. Czy są jacyś bohaterowie Tasing, których powinnam upamiętnić? Zdecydowanie mojego taty, nie. Peter zawsze chciał jak najlepiej dla Tasing, nawet jeśli podpalenie opactwa było pochopne. Nie, nie i jeszcze raz nie. Ten człowiek zrobił wszystko, co najgorsze podczas tego buntu. Wszystko można było inaczej zrobić. A końcówka z tym, że on sobie wlazł z pochodnią na spokojnie, wszyscy się patrzą, on podpala opactwo i wszyscy takie, o, co ty zrobiłeś? Nie widzimy, jak wchodzisz sam z pochodnią. Nie, jak to możliwe? Peter nie będzie na żadnym fresku, tylko Andreas. Koniec temat. Mam nadzieję, że zdasz przedstawić go jak w lepszym świetle, Magdalena. Nie. Wolałbym nie mówić już o tej nocy. Mam nadzieję, że zapewniłyśmy ci wystarczająco dużo informacji. Pozwolę wam wrócić do roboty. Dobra, dziękuję Magdalen, jestem pewna, że fresk będzie piękny. O, Gret nagle smutna jest już. Już się bałem, bo że się ścięła gra, bo była animacja, nie można było już nic było robić. Minęło trochę czasu. Szycie kostiumów, bo z wami się już nie pogada. Co nam gra powiada ciekawego, że jeszcze mam iść do góry, to do Agnes i do gospody. Aha, to mnisi, jakby byli mnisi, żyją w gospodzie. No okej. Okay. Idziemy do góry w takim razie. A już dobra, idę. Biegnij. Run. Najpierw idziemy w sumie do tej, to źle poszedłem. Totalnie naokoło idę. Dobra, siema Agnes. Co tu się odpierdziela? Agnes, pogadamy. Magdalena Drakery, nie spodziewałem się, że dzisiaj zobaczę, jak się miewa twój ojciec. Szczerze mówiąc, nie czuję się zbyt dobrze. O nie, bardzo mi przykro. Będziemy się o niego modlić tego wieczoru. My również.
Czy jest więc coś, czym możemy ci pomóc, moja droga? Agnes, jesteście starszą kobietą. To bardzo dobrze zaczynasz. Pamiętajcie rzeczy, które wydarzyły się w tym mieście, prawda? Ha! Ja masz rację. Do czego zmierzasz, Magdalene? Ja bym spytał, a pamiętasz takiego jednego typa, co się nazywał Andreas? Jeśli to nie kłopot, chciałbym, abyście wszystkie opowiedziały mi, co pamiętacie z okresu buntu. Prawie skończyłem malować fresk, ale potrzebuję więcej szczegółów. Byłam taka młoda, że niewiele pamiętam z tamtej nocy. Och, chodzi o twój projekt w artuszu. Obawiam się, że nie będę miała wiele dobrego do powiedzenia w tej sprawie, ale w porządku. Usiądź z nami, Magdalene. Nie martw się pleceniem wieńców. Potrzebowałam lat, aby moja technika spełniła oczekiwania mamy, więc lepiej nie pomagaj. Hi, zawsze sobie świetnie z tym radziłaś, Brigitto. Ja sobie usiądź i nic nie rób. No dobrze, Magdalene. Co musisz wiedzieć, aby ukończyć fresk? Chciałem zapytać o bunt. Pamiętam tylko ogień z płonącego opactwa. Którą część buntu? Opata pozbawiającego nas domów? Morderstwo Ottona? Wątpię, żeby to się nadawało na fresk. Zdaje się, że opatkiercą nie miał zbyt dobrych stosunków z Sas i myślałem, że ktoś próbował porozmawiać z opatem. Zgadza się, dopóki Otto nie został zabity. Potem mnisi zamknęli się w bibliotece opactwa. Znaczy, przede wszystkim myślałem, że chodzi o Andreasa, a po drugie, to nie tak, że oni się zamknęli, oni musieli uciekać. Tymczasem ten przeklęty opat zawsze dbał tylko o to, ile fenigów może od nas wyciągnąć. Bridget, to nie zapominaj o podginaniu końcówek. Nie chcemy, żeby te wieńce wyglądały jak świąteczne jeże. Zaraz to zrobię, mamo. Wystarczająco dobrze opiekowałam się Martinem i Kraftem, prawda? Z tym też dam sobie radę. Tak, cóż, po śmierci twojego ojca nie mam już nikogo, kogo mogłabym nękać oprócz ciebie i tego twojego męża. Dzięki Bogu, że was mam. Stara kobieta musi mieć swoje słabości. Ten przeklęty artysta doprowadzi do śmierci twojego ojca. Well. Ma wojnę już mistrza Malera? Tata powiedział, że nic z tego nie było jego winą. Tata powiedział, że mistrz Maler popełnił kilka błędów, ale tylko szukał sprawiedliwości. Nic nie było jego winą. Koniec tematu. Nie było jego winą? Nie, dość, że wmieszał się w sprawy Tasting, to potem znowu wtykał nos w nie swoje sprawy. Ten człowiek zakradł się i wygrzebał tajemnice, które powinny zostać ukryte. I co nam z tego przyszło? Oskarżył mojego męża o zabicie szlachcica ze wszystkich rzeczy. A archidiakon? Mamo, niech mi Bóg wybaczy, ale mogłabym zabić tego człowieka. A nie miałaś mu przebaczyć? A potem wrócił i wznieścił bunt wśród chłopów. To Andreas wzniecił bunt, tak. Zasłużył na ten ogień. Mamo, uspokój się, to było 20 lat temu. 18. I wynikło z tego coś dobrego, prawda? Po tym jak opasło zabrało dom Ottilii i zamieszkała z tobą. Tak, tak, to prawda. Bóg zapewnił jej miejsce do życia w Tasing. Pan widzi sprawiedliwość we wszystkim. On zna serce mojego szczęściarza. Tata zawsze mówi, że mieszkańcy miasta nie wspierali chłopów tak długo jak powinni. Zawsze słyszałem, że ta noc przerodziła się w rzeź. Dlaczego nikt nie powstrzymał chłopów? O. Znicieli zamieszki próbowali spalić opactwo. Któż mógłby ich powstrzymać? Szkoda, że w ogóle musiało do tego dojść. Od samego początku wiedziałem, że bunt był złym pomysłem. Sary Wojslaw jest jedyną osobą, która może coś wiedzieć o wydarzeniach w kościele przed pożarem. Niektórzy lubili mówić, że zawsze było tak źle, że przemoc była jedyną drogą, ale to nieprawda. Życie pogarszało się z biegiem lat. Nie było tak źle, kiedy byłam dzieckiem, ani w czasach moich dziadków. Pewnie, że opat podnosił podatki, a chłopi cierpieli, ale żeby wystąpić przeciwko kościołowi? Ale tak jak powiedziałaś, życie nie zawsze było takie złe. Walczyliśmy o to, aby wszystko naprawić. Bunt nie zawiódł całkowicie, opat i mnisi odeszli. Well, wydaje się, że sytuacja uległa poprawie, ale w końcu było lepiej, prawda? Nawet mimo śmierci tak wielu ludzi. Nie wydaje mi się, aby sytuacja uległa poprawie. Bo nie uległa. Arcyksiąży przydzielił nam nowego lorda, a ten niezwłocznie dał nam do zrozumienia, że nie pozwoli na drugie powstanie. Tamten żołnierz nawet ostrzegł Petera, ale powstrzymać go mogła tylko stal. Więc nic nie uległo poprawie? Zupełnie nic? Nie, przynajmniej ja tak nie uważam. Lord jest tak samo surowy jak opat i na każdym kroku grozi użyciem siły.
Takie jest życie. Możesz walczyć i umrzeć, aby coś osiągnąć, a to i tak nic nie zmieni. Zmarli mają więcej szczęścia. Umierali wierzą, że coś zmienili. Nam pozostaje okrutna rzeczywistość. To wszystko, co znasz, Magdalen, przyzwyczaiłeś się do tego, jak my wszystkie. Tak, przyzwyczaił się, Magdalen. Dziękuję za podzielenie się ze mną swoją historią. Ważne jest, aby dzielić nasze cierpienie z młodszymi pokoleniami. Może uda im się coś zmienić. Powodzenia z freskiem, Magdalen. Powodzenia, Magdalen. Plong, ping, pong, ping, pong, ping, pong. O, czwarta. No to beznadzieja. Idziemy w takim razie do karczmy, bo tam, jak rozumiem, siedzi Wojsław ze swoją nową kobietą. Ale no tak bym powiedział, strasznie pierdzielą głupoty. Ej, zamknięte? Nie, dobra, da się wejść. Co to za Aleksander? Co to za... O, Kazimierz! Co to za Kazimierz? Trzy kropeczki? Halo? Cześć, Magdalen, znamy się? Ty jesteś Kazimierz, prawda? Przybyłeś z Aleksandrem, jesteście muzykami? Trzy kropeczki? Tak, gram na szałamy, szama... Na czym? Na szałamaj i lutni. On śpiewa. Jesteś Polakiem? Chryste, panie. Już cię nie lubię, Kazimierz. Tak, z Kalisza, o. Kazimierz z Kalisza, proszę bardzo. Co wy dwaj robicie w Tasing? Szczerze, nie chce mi się tego słuchać przez to, jak on wolno odpowiada. Ale niech już będzie. Dla dobra oglądających ten film. Trzy kropeczki. Zapytaj Aleksandra. Przepraszam. W porządku, nie będę ci zajmować więcej czasu. Wow. Spadaj na drzewo, Kazimierz. Ale kopa ci zasadzę, Kazimierz. Dzięki, niech Bóg cię błogosławi. Cześć, Aleksander. Och, ty jesteś Magdalen? Uczysz się imion wszystkich mieszkańców? Wygląda na to, że dobrzy ludzie z Tasing będą moją jedyną publicznością, dopóki nie stopnieją śniegi w przełęczach. Wydaje się słuszne, że staram się pozostać w przyjaznych stosunkach z tobą i twoimi sąsiadami. Przepraszam, że się wcześniej nie przedstawiłem. Jestem Aleksander, to mój kompan Kazimierz. Jesteśmy muzykami z zawodu, podróżnikami z konieczności. Pogoda uwięziła nas w drodze powrotnej do Würzburga na święto Bożego Narodzenia. Miałem nadzieję, że wygram tam konkurs Meisterzingerów, ale niestety zostaliśmy tu uwięzieni, dopóki nie stopnieje śnieg w przełęczach. Jak odnajdujesz się w Tasing? Wszyscy byli całkiem mili i nie obrzucono mnie niczym za moją muzykę. Biorąc pod uwagę okoliczności, uważam to za sukces. Muszę przyznać, że byłem bardzo zdenerwowany, że przegapiłem okazję do zaśpiewania na konkursie Meisterzingerów. Nie. Szybciej. Długo się do tego przygotowywał. Tak, trudno nie uważać ostatniego roku za zmarnowany. Możesz spróbować ponownie następne święto Bożego Narodzenia, prawda? Oczywiście. Choć im jestem starszy, tym gorzej wyglądają perspektywy na przyszłość. Stracone szanse bolą coraz bardziej z każdym mijającym rokiem. Szansa dokonania czego? Wygrania konkursu? Och, przypuszczam, wydaje się to dosyć zabawne, gdy tak o tym mówić. Wiąże się to oczywiście z pewnym prestiżem, ale myślę, że chodzi o coś więcej. Kiedy śpiewam dla ludzi, chcę ich poruszyć, chcę to widzieć na ich twarzach. Dopiero wtedy mogę nawiązać z nimi więź. To jedyna prawda, jaką znam. Sędziowie konkursu Meisterzingerów ocenią mnie wedle własnego uznania, ale nie dlatego chcę dla nich występować. Chciałbym poruszyć mistrzów tak, jak oni poruszyli mnie. Czy to ma sens? Mój tata jest moim nauczycielem, a jako aprobata wiele dla mnie znaczy. Dobra, niech będzie to. Myślę, że wszyscy potrzebujemy aprobaty tych, którzy byli przed nami. A pewnego dnia ktoś będzie szukał aprobaty u mnie. Trudno to sobie wyobrazić. Hej, przepraszam, po prostu dopadła mnie melancholia. Melancholia, tak. Melancholia, jak sądzę. Rozchmurz się, mamy święta Bożego Narodzenia. Oczywiście, w najciemniejszych godzinach narodziny naszego Zbawiciela przypominają nam, że nadejdzie świt.
Być może bożonarodzeniowa uczta podniesie mnie na duchu. Będziesz tam? Z pewnością prawie wszyscy mieszkańcy miasta powinni tam być. W takim razie widzimy się później. Tu jest Hans, o jest Wojsław, Jutta. A z Matildą nie da się pogadać, ciekawe. Siema Wojsław. Niech Bóg cię błogosławi, Magdalin. Dzień dobry, Wojsławie. Tej, czekajcie. A gdzie stary karczmarz z karczmarzową? Mam do was dziwne pytanie. Och. Kiedy badałam ruiny opactwa w poszukiwaniu inspiracji dla fresku, natknęłam się na bezpańskie koty. Ja bym bardziej o tym malowidle w sumie pogadał z kimś, ale... Ale okej. Okay. Czy w tamtym okresie było tam dużo kotów? Ach, haha, faktycznie było. Chcesz malować koty? Naprawdę, to jest dla ciebie istotne. Wokół opactwa zawsze były koty, ale pewnego lata zaczęły prosić o jedzenie. Uporczywe małe stworzenia. Brat Lukas przysięga, że nigdy ich nie karmił, ale mam co do tego pewne wątpliwości. Cóż, wydaje mi się, że uczyniły opactwo swoim domem. Ha, i dobrze, przynajmniej ktoś korzysta z tej starej budowli. Dziękuję, że mi o tym powiedziałaś, Magdalene. Bądźcie zdrowi, Wojsławie. Niech Bóg błogosławi ciebie i twojego ojca, Magdalene. Zajebiście istotna rozmowa z gościem, który był w tym wszystkim. A, dobra, tu jest karczmarzowa. Karczmarz gdzie, stary? Umarł ci? Nie dowiemy się. Cześć, Max. Przepraszam, że nie mogę teraz zbyt długo rozmawiać. Magdalene. Och, oczywiście, Magdalene. Nie chciałem być niegrzeczny. Jesteś bardziej uprzejmy niż Yt i Apollo razem wzięci. Dzięki, tak sądzę. Więc czym się zajmujesz? Ach wiesz, przygotowuję karczmę do bożonarodzeniowej uczty. To zawsze mnóstwo roboty. Mama i tata potrzebują mojej pomocy. Nie są już tak dziarscy jak kiedyś, haha. To dobrze, że im pomagasz. Tak, zadbam o to, aby złota dłoń była znana w całej Bawarii. Dość ambitny cel. Gospody są siłą napędową tej okolicy, wiesz? Jasne, kupcy przewożą towary, a pielgrzymi odwiedzają relikwie, ale gdzie oni wszyscy by spali bez solidnej, niezawodnej gospody? Rozwój tasing, budowa ratusza, fresk, wszystko to przyciągnie tylko więcej ludzi. To ważne, by mieli miejsce do spania i ciepłe jedzenie, aby byli szczęśliwi. Ja myślałem, że szczęśliwi. Jak ci w ogóle idą prace nad freskiem? Dosyć dobrze, próbuję dowiedzieć się więcej o czasach buntu. Podejrzewam, że wiele osób nie chce rozmawiać o tamtym okresie. To bolesne wspomnienia. Pewnie masz rację. Nie mam im tego za złe. Tata nie mówił o tym od lat. 3. Och, wybacz, Magdalene, ale naprawdę muszę już wracać do pracy. Trzymaj się. Że tak powiem, liczyłem na to, że z Wojsławem i tą Matildą sobie pogadamy na temat buntu. Ale widzę, że oni nie są zainteresowani. Kim jest Jutta? Ach, witaj, Magdalene. A Hans, co ty masz do tego? Witaj, Magdalene. Jak tam pogoda? Przez cały dzień przygotowywaliśmy się do święta. Jest zimniej niż zwykle. Cieszę się, że jestem w środku. Nie było tak zimno od kilkudziesięciu lat. Tutaj przynajmniej nasze palce pozostają ciepłe. Lepiej trzymaj swoje palce z dala od mojego ciasta, panie Bauer. Gdzie tu masz Bauera? Simon to jest Bauer? Ja nic nie zrobiłem. 3 razy wsadziłeś już dzisiaj swoje małe paluszki do mojego ciasta. That's what she said. Zrób to jeszcze raz, a oberwiesz po kostkach spodem mojej łyżki. Nie wkurzaj pani Matildy, Simonie. Tak, proszę pana, przepraszam pani Matildo. Potrzebuję wystarczającej ilości ciasta, aby zrobić ciasteczka dla całego miasta. Nie możesz zjeść wszystkiego. Co tu robisz, Magdalene? Miałam nadzieję, że powiecie mi, co pamiętacie z czasów buntu. Byłam wtedy zbyt młoda, by cokolwiek zapamiętać. Nikt o tym nie rozmawia, a wy jesteście jedynymi osobami w mieście, które mieszkają w opactwie, Wojsławie i Matildo. Raczej jedynymi osobami, które tutaj zostały. Matilda i ja mieliśmy wystarczająco dobre stosunki z mieszkańcami miasta. Z czasem o tym zapomnieliśmy. Chyba rozumiem, że pozostali bracia nie mieli zbyt wiele powodów, by tu zostać. Serce biednego starego Adeoka poddało się tej nocy. To było dla niego zbyt wiele. Śmierć pania nad jego duszą. A jakbym dostarczył ten kwiatek, którego za cholerę nie dało się znaleźć, to przeżyłby? I co ten kot tu robi?
Ferenc przyłączył się do Dominikanów i został inkwizytorem. Przez wiele lat widywałem go w tej okolicy. Czas uczynił go bardziej przyjaznym, biorąc pod uwagę jego powołanie. Nie jestem pewien, co stało się z innymi. W każdym razie już ich tutaj nie ma. Ale cała ta sprawa to drażliwy temat, Magdalen. Dlaczego pytasz? Chcę wiernie odtworzyć to wydarzenie na fresku, więc staram się wysłuchać relacji wszystkich mieszkańców. Powiem ci, co pamiętam, żebyś to mogła trafnie przedstawić. Poczekaj, Magdalen, tutaj. Najpierw wytnij ze mną ciasteczka. Dzięki temu nie będziemy mieć zaległości mimo rozmowy. Będziemy wdzięczni za pomoc. W porządku, Magdalen. Wytnij ciasteczka z ciasta i odłóż je na bok, aby Simon mógł umieścić je na tacy. Będziemy potrzebować ich sporej ilości w różnych kształtach, więc nie wahaj się zmieniać foremek. W końcu musi ich starczyć dla każdego, dla całego miasta. Czekaj. Sierduszko. Trzeba tak upchać. Okej. Okay. Sierduszko mamy. Teraz będzie... Ja zrobię najwięcej. Czekaj. Bo tu można obracać też. Tak? Nie, dobra. Tak. Będzie ptaszek. Muszą być różne, nie? Czekajcie, będzie dużo. Ja zrobię dużo ciasteczek. Tu się ptaszek zmieści jeszcze. No co jest? Utnij. Nie mogę. A tu mogę? No dobra. Tak idealnie, jakbym chciał, to nie będzie. Kółeczka jeszcze brakuje. Dobra, jest kółeczko. Nie pytajcie mnie. Tu nie mogę. Tu nie mogę, czyli... A, teraz się udało, dobra. To co tam u was, moi drodzy? Jak wam życie mija? Ja się chętnie dowiem wycinając te ciasteczka. Tak, nie mogę. Dobra, tak się udało. Mało kółeczek. Trzeba więcej kółeczek, mój panie. Dobra. Dwa kółeczka, dwa, trzy te są, nie? No dobra. To tu jeszcze kółeczko. Nie mogę. Czemu nie mogę? Czemu nie mogę? No dupa! A to mogę? A to mogę. Tu będzie jeszcze serduszko. Tu będzie jeszcze kółeczko. 3, 3, 3, 3. Kurde, będzie porówno. No co nie? No tu idealnie. Przecież pasuje, jest miejsce. Dobra, tu niech będzie. Szczerze to... Już mnie to zmierziło. Kółeczek za mało. A tu kółeczko i tu kółeczko mi zróbcie. Dwa te jeszcze. Dobra. Sierduszka ze dwa. Dobra. Ptaszki ze dwa. Nie zmieści. No dobra, to tu. Czekajcie. Tu wciśniemy. Co tu się zmieści? To się zmieści. Kurde, nic tu się chyba nie zmieści. No to jest najmniejsze, no. No ja. No, zmieściło się. Tu kółeczko. Serduszko, ja bym tu jeszcze zmieścił. Albo i nie. W dupie. Dobra. Więcej się nie da. Skończyłaś? Wydaje mi się, że tak. Wyglądają cudownie, dziękuję. Możesz zrobić więcej, jeśli chcesz, ale wygląda na to, że tyle wystarczy. Czyli równie dobrze mogły pewnie zrobić po jednym każdego i by byli zadowoleni. Pozwól sobie jeszcze raz. Myślę, że na razie tyle wystarczy. Dziękuję za pomoc, Magdalene. Lepiej nie przerywajmy pracy, jeśli wszystko ma być gotowe na wieczorną procesję. Więc co ci możemy powiedzieć, Max?
Słyszałem, że Landsknechtowie przybyli do miasta przed buntem i ostrzegli wszystkich, aby zostawili opactwo w spokoju. Dlaczego nikt ich nie posłuchał? Byli wyszkolonymi żołnierzami i zabili tak wielu ludzi. No. Och, niektórzy posłuchali, na przykład twój ojciec. Wkrótce potem przestał wspierać chłopów. Nigdy sobie tego nie wybaczył, dlatego tworzę ten fresk. Aha, czyli on sobie nie wybaczył, że stwierdził, że jednak nie chce brać udziału w buncie. Mimo, że wtedy powiedział, że zrobił to, bo nie chciałby stracić swojej córeczki. Ale to była przegrana sprawa. Czyżby nasi rodzice chcieli dla nas lepszego życia, Magdalen? Nie każdy rodzi się w tak bogatej rodzinie jak twoja. Dość tego, Jutto. To nie wina Magdalen czy Klausa, że bunt tak źle się potoczył. Niektórzy wciąż chcieli rozmawiać. Mistrz Mahler ciężko pracował, aby utrzymać pokój, ale potem jak Otto został zabity... Och, Andreas, szkoda, że zginął. W klasztorze bardzo go lubiliśmy. Zabawny, bo Agnes nienawidzi go za coś, co nazwała wtrącaniem się. Klara powiedziała, że ona i inni chłopi czuli to samo. Tata powiedział, że odegrał kluczową rolę w powstrzymaniu buntu przed wymknięciem się spod kontroli. Ostatecznie wymknął się spod kontroli. A, weźmy to pierwsze. Bez wątpienia obwinię mistrza Mahlera za egzekucję szczęściarza. Szkoda, że tak długo trzymała się takiego gniewu i urazy. Ten gniew wpędzi ją do grobu. Tak, Andreas zrobił wiele dobrego dla Tassing, a także dla Kiersau. Nawet jeśli stary opat nie chciał się do tego przyznać. Ujawnił nawet zepsucie pośród mnichów. Stary przeor Ferenc odprawiał czary w kościele. Wciąż ubolewam, że zginął w pożarze opactwa. Wiem, że twój ojciec też, Magdalene. Wygląda na to, że nikt nie powinien był sprzeciwiać się opactwu, ale czy bunt ogólnie nie był uzasadniony, czy najlepiej byłoby zostawić tę sprawę w spokoju? Takie zdupy te tutaj, nie wiem. Czy bunt ogólnie nie był uzasadniony? Tak, myślę, że była. Typowa odpowiedź w tej grze. Nie mogliśmy nawet zbierać chrustu w lesie bez opłaty. Tata powtarzał, że nie przetrwamy z coraz wyższymi podatkami. Tej nocy, gdy zginął Otto, opat próbował ekskomunikować wszystkich za świętowanie Wigilii Świętego Jana. Wiele osób myślało, że opat zabił go z zemsty. Okazało się, że to była sprawka brata Gaja. Defraudował fundusze opactwa. Po Ottonie i Ulrysiu było tego już za wiele. Spaliliśmy młyn, gdy obaj dranie byli w środku. Opat obiecał pomóc, jeśli Andreas znajdzie osobę, która zabiła Ottona. Chcieliśmy tylko porozmawiać. Ale czy nie powiedzieliście, że dopiero co spaliliście młyn? Tak, ale wyłącznie w samoobronie. Lenhart i Guy byli mordercami. Przerosło to Petera. Lenhart to jedno. Właśnie zabił Ulrysia, ale żeby spalić opactwo. Ale kiedy Landsknechtowie zobaczyli ogień, myśleli, że doszło do kolejnego buntu. Nawet ojciec Gernot nie mógł ich powstrzymać. Wszyscy uciekliśmy. Brat Florin uratował tyle, ile mógł, ale... W sensie osób, tak? Peter nie powinien był podpalać opactwa, ale to, co zrobili żołnierze, było jeszcze gorsze. Tata zginął chroniąc mnie. Został dźgnięty w klatkę piersiową. Nie pamiętam nawet, co był wtedy ubrany, ale pamiętam, jak ciemna była krew, kiedy go znaleźliśmy. Prawie czarna i lepka, jak melasa. Tata uderzył jednego z żołnierzy w twarz, ale drugi był tuż obok i... Ale o kim wy mówicie? Bo wy nie jesteście synami Petera. Jakiś Bauer? Co? Wy mieliście jakiegoś ojca Bauera, który żył? Co wy pierdzielicie? Ich, Magdalen, czy możemy przestać o tym mówić? W porządku. Do zobaczenia na procesji. Max. Do zobaczenia. Myślałem, że powie Magdalen. Nie wiem, te rozmowy dzisiejsze z nimi takie totalnie z dupy. Nic ciekawego nie powiedzieli, a powiedzieli wręcz totalnie inaczej niż było. Teraz udać się na błonię i obejrzeć Pere Pere Pere. Idziemy do Pere Pere. Czy tutaj gra mi jeszcze coś powie interesującego? Wydaje mi się, że nie. Wystarczy, że tych przygotowań do Wigilii. No i to tyle. No. Nie. Będzie morderstwo jakieś kolejne? Będzie zabawnie. Miejskie błonia. Kurde, ile... Muszę zniknąć.
Chory Peter najbardziej jest zadowolony z tego, co coś odpierdziela. Chryste, jak zimno. Zawsze pójdzie, chłopcze. Organizujemy to święto co roku. Nie możesz odstaje tutaj przez 5 minut. Proszę święto. Och, dobrze, dotarłaś, Magdo. Martwiłam się, że przegapisz procesję. Za żadne skarby świata nie przegapiłabym Parchtenlaufen. Niech będzie. Takich pięknych kostiumów nie da się przeoczyć, prawda? Pamiętam, że przerażały mnie maski, kiedy byłam mała. Ciii, zaczyna się. Och, Artemida wygląda tak pięknie. Chciałabym zostać któregoś roku jasnym świętym i odprowadzać wszystkie demony do lasu. Co tu się odpierdziela? Co tu się odpierdziela? Tylko tacy chłopcy by za tobą gdzieś poszli, Artemido. Haha. Apollonie, przestań. Przepraszam, mamo. Christino, widzisz perchtę? Są straszne. Nie podoba mi się to. O, Andreas jest inteligentny. Ci, Andreasie, wszystko w porządku. To tylko kostiumy. Duże maski, które noszą nasi sąsiedzi. Pamiętasz? Ech, ale zimno. Magdalena, chciałabyś być jasnym świętym czy jedną z percht? Nie chciałem brać udziału w procesji. Wolę się przyglądać. Niech będzie. Och, naprawdę? Zwykle jesteś taka towarzyska. Myślę jednak, że widzowie mają lepszy widok. To nie wydaje się sprawiedliwe, że Artemida będzie jasnym świętą, ponieważ jej ojciec jest w Radzie Miejskiej. Jeszcze będziesz mieć szansę, nie martw się. Tasing organizuje Parchtenlaufen, odkąd pamiętam. Wszyscy mieszkańcy brali już udział w procesjach. Cóż, z wyjątkiem najmłodszych. Szkoda, że tata tego nie widzi. Co za nuda, jaki w tym sens. Dobra, co za nuda, po prostu stoimy na śniegu, jaki w tym sens. Och, daj spokój, Max, poczekaj jeszcze trochę, już prawie skończyli. Pięknie, jak zawsze. Diabelnie długo, jak zawsze. W sumie. Cóż, przynajmniej będziemy mogli po tym zjeść. Aha, mogę się pojawić. Widzę, że karczmasz też się pojawił. O, hej, Max. Magda, ech, Max. Dotarłaś, martwiłem się przez chwilę, że postanowiłaś się wywinąć. Wesołych świąt, Max. Jesteś już wstawiony, jak jest to nieodpowiedzialne, jak na kogoś z Rady Miasta. Nie wyrzuł całego piwa, zanim ja się nie napiję, ty prosiaku. Haha, lepiej się pospiesz. Wielki Jork kończy już H3. Baltus uważał w tym roku coś specjalnego. Aleksander i Kas też wyglądają, jakby mieli zamiar coś zagrać. Och, mam nadzieję, że zagrają Narodziny Chrystusa w Boże Narodzenie. To moja ulubiona pieśń. Jak ona leci? Uc, śpiewamy ją co roku. Śpiewamy je wszystkie co roku, Max. Nie potrafię ich odróżnić. Będzie pioseneczka? Chyba będzie pioseneczka, coś czuję. Ekhym! 3 kropeczki. Hej! Słuchajcie wszyscy, Jor chciałby zabrać głos. Tak, dziękuję, Weroniko. W imieniu Rady Miasta chciałem podziękować wszystkim za przybycie tutaj dziś wieczorem. Przemowa, przemowa. A, właśnie próbuję. Ten rok był trudny dla nas wszystkich. Śniegu spadło więcej niż ktokolwiek zapamięta, a wczesne mrozy uszczupliły zbiory. Ludzie nie podróżowali zbyt często przez przełęcz. Niko, brakowało ci klientów, a wszyscy tęskniliśmy za handlem. Aleksandrze i Kazimierzu, nie mogliście kontynuować swojej podróży. Gnaziu, śnieg uniemożliwił ci powrót do domu. I wiem, że wszyscy czuliśmy brak Klausa w mieście, ponieważ od kilku miesięcy jest przykuty do łóżka. A jednak Pan pobłogosławił nas sobą nawzajem, wesołymi gośćmi i dobrym towarzystwem. Nie. Gret, zdrowie, amen, Bogu niech będą dzięki, niech Cię Bóg błogosławi. Mimo, że ten sezon był dla nas trudny, Bóg wie, że wciąż mamy wiele powodów do świętowania. Edrisie, stworzyłeś narzędzia, bez których byśmy się nie obeszli. Tylko wykonywałem swoją pracę. U, Endryś ma jakąś kubitę tam w sumie? Doktorze Stul, trzymałeś nas wszystkich w dobrym zdrowiu. Dowód mojego doświadczenia, Jorgu, przy tak okrutnej pogodzie. Myślałem, że do życzenia od Rady Miejskiej, a nie dla niej. To przez Wernera nie przetrwa dnia, jeśli ktoś mu nie napompuje ego. Magdalena, namalowałaś dla nas fresk.
Żałuję tylko, że mój ojciec nie może z nami świętować jego bliskiego ukończenia. No. Podobnie jak my wszyscy. Andrasie, Kazimierzu, wprowadziliście dobry nastrój we wczesne zimowe noce. Cała przyjemność po naszej stronie. A zwłaszcza dziś wieczorem, myślę, że powinniśmy podziękować Baltasowi za zrobienie tak wspaniałego piwa dla nas wszystkich. Hurra, niech żyje Baltas, niech cię Bóg błogosławi, zdrowie. Nie, nie, proszę, Gnaziu ogromnie pomógł, to głównie jego zasługa. Ach, cóż, grazie, grazie. Dzięki naszemu lordowi, który tak łaskawie zatroszczył się o to święto. Niech Pan ma go w swojej opiece, tak, tak, jego głębokie kieszenie, jego zdrowie. Zagramy coś wieczorem z Kazimierzem, więc zgłaszajcie piosenki, które chcielibyście usłyszeć. Zasiewajcie faworytę, usłońćmy tańce, zdrowie, uch, cóż, to wszystko. Jeśli pozwolisz, Jorgu, chciałbym pobłogosławić tę wspaniałą ucztę, którą zapewnił nam nasz lord. No dobra, oczywiście, ojcze. Dawaj, ojcze. Zebraliśmy się dziś, aby świętować narodziny naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Tak jak nasz Lord zaopatrzył nas w ten posiłek, tak samo Chrystus dał nam chleb życia. Proszę więc dołączcie do mnie w modlitwie. Pobłogosław nas, Panie, pobłogosław te dary, które spożywać będziemy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Teraz? Wiem, że Baltas uważał wyśmienite piwo, ale pamiętajcie wszyscy, że wstrzemięźliwość jest cnotą. Świętujcie narodziny Chrystusa, jak gdyby jego żłóbek był tutaj razem z nami. Czy nie chodziło o to, że w karczmach nie ma miejsca? Aha, mówimy o Chrystusie. Zmruż zagadkowo oczy. Wesołych świąt! W końcu, jedzmy! Gul, 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 jedzmy wszyscy. Gul, 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 gul. I ojciec sobie poszedł. Nie będzie patrzył, jak się upijają. Rababu, bu, bi, 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 baba, bu, bu. Widzę, że mogę sobie gadać z ludźmi. Anna. Witaj, Magdalen. Wesołych świąt. Dobry wieczór, Magdalen. Wesołych świąt. Ulrike, Andrasie, przywitajcie się z panną Drakerin. Cześć. Hej. Och, Andrasie, nie wstydź się, znasz panny Magdalen. Przepraszam, Magdalen, nadal jest trochę nieśmiały. Cóż. Cześć, Ulrike, cześć, Andrasie. Jak ci się podobało przemówienie Jorga, Magdalen? Nie było najgorsze, ktoś chyba musiał coś wygłosić. Dobrze, że był to członek rady. Nie sądzę, żeby się tego spodziewał dziś wieczorem. Haha, Paul go wrobił. Cóż, Werner nalegał, by ktoś z rady wygłosił przemówienie. Nie bardzo chciałem to robić. Ale Jorg dał sobie radę. Zawsze można liczyć na to, że będzie mówił serca, zwłaszcza po kilku piwach. Prawdę mówiąc, myślę, że znaczna część miasta potrzebowała dziś takiej otuchy. Tasing nie zmagało się z tak ciężkim sezonem od czasu buntu. Tak, przepraszam, mamy Boże Narodzenie, nie powinniśmy mówić o tak smutnych czasach. Znieśmy zatem toast za lepsze dni. Niech będzie. Wypijmy za to. Chociaż ojciec zwykł mi powtarzać pewne stare łacińskie przysłowie. Ignis aurum proat miseria fortress viros. Próbą złota jest ogień, nieszczęście dzielnych ludzi. Tak, dokładnie. Nie mam wątpliwości, że bunt pogorszył sytuację w Tazing, ale przyglądanie się miastu dziś napawa mnie nadzieją. Jesteś artystką, Magdalen. Myślę, że ty też to wiesz. Czy widzisz? Masz na myśli moją pracę nad freskiem w ratuszu? Nie brałem tego pod uwagę, ale tak, skoro już o tym wspominasz, wydaje się to stosowne, że pracujesz teraz nad tym freskiem. Upamiętnienie na tym fresku historii Tasking przypomni wszystkim, z jakiej gliny ulepieni są mieszkańcy tego miasta. Szczerze mówiąc, jestem raczej wdzięczny za tamten bunt. No w sumie ojciec ci umarł. Naprawdę? Och tak, nie pamiętasz tego, ale życie było już straszne przed tamtą nocą. Bunt wypalił przygniłe drewno, które od dziesięcioleci zatruwało Tasking. Bóg wie, że mój ojciec był złym człowiekiem. Jego śmierć uwolniła mnie od lat życia w strachu. Bunt dał mi odwagę, by stawić mu czoła, stać się lepszym od niego. Myślę, że coś podobnego wydarzyło się, gdy opactwo zostało zniszczone. Gdyby sprawy potoczyły się tak jak zawsze, cóż, wątpię, żebyśmy spotkali się dziś na takiej uczcie. Koszt był wysoki, ale...
rezultatem była taka sama ilość radości, co smutku. Naprawdę tak myślisz? Bóg zmienia wszystko w dobro, nawet najciemniejsze noce. W wyniku buntu mogłam poślubić pola i możemy teraz dostarczać chłopom zboże w uczciwej cenie. Nasze dzieci będą dorastać bez strachu, który rządził moim życiem, gdy byłam młoda. Żadna chwila w życiu nie jest całkowicie dobra ani zła, Magdalen. Znaczenie ma to, jak zdecydujemy się je postrzegać. Ale bez obiektywnej perspektywy możemy stracić kontrolę nad tym, co postrzegamy za dobro lub zło. No w sumie. Aha, pewnie masz rację, ale w tej chwili trochę mnie to przerasta. Po jedno piwo za dużo, kochanie? Nie, po prostu mnie to przerasta. Brzmisz jak Baltas, gdy nad czymś pracuje, Magdalen. Tylko nie zapomnij się tego wieczoru trochę zabawić, dobrze? Mamo, chcę kolejne ciasteczko. Nie krzycz, kochanie. Wybacz nam, Magdalen, wygląda na to, że musimy zdobyć ciastko. Oczywiście, wesołych świąt. Wesołych świąt, Magdalen. Weronika, Ewa. Tu se z nikim nie pogadamy. U góry można coś porobić. No z Wernerem możemy pogadać. Wesołych świąt, Magdalen. Wesołego Jula, moja droga pani. Wesołych świąt, podoba wam się uczta? Cóż to była za poruszające przemówienie w wykonaniu wielkiego Jorga. Jego wspaniały głos jest po prostu idealny do takich rzeczy. Nie sądzę, żeby lubił wygłaszać przemówienia. Szkoda. Właśnie mówiliśmy historię Bożego Narodzenia, Magdalen. Jest niezwykle intrygująca. Co w niej jest takiego interesującego? To najświętszy czas, 40 dni od narodzenia do oczyszczenia naszego Zbawiciela. Jak powiedział Malachiasz, Jezus jest słońcem sprawiedliwości, symbolem świtu nowej ery. Ach, słońce, Rzymianie czcili również Boga Słońca, Sola Invictusa, mniej więcej o tej samej porze roku. Cesarz Aurelian założył nawet cesarski kult, w którym Sol odegrał znaczącą rolę w misteriach mitraistycznych. Czym są misteria? To brednie. Jezus nie jest jakimś pogańskim Bogiem Słońca. Jak powiedział święty Augustyn, jest to najwłaściwszy czas, aby świętować narodzenie Chrystusa. On, który pochylił się nisko i nas wzniósł, wybrał najkrótszy dzień, ale ten, w którym światło zaczyna przybywać. Istnieją nieodparte podobieństwa między tymi ceremoniami a rytuałami świętowania. Co sądzicie o tej historii Bożego Narodzenia, Baltasie? Uważam, że praktyczne kwestie tego święta są bardzo pouczające. Boże Narodzenie to ostatnia uczta przed nadejściem mroźnej zimy. Nasze życie jest tak zależne od pór roku. Bydło jest poddawane ubojowi, aby obniżyć koszty jego utrzymania. A raczymy się ofiarnym mięsem przed miesiącami głodu. I tym samym utrzymują nas przy życiu. To prawda. W Genui pamiętamy rzymskie korzenie Bożego Narodzenia. Saturnalia, jak je nazywano. Przesiedlenie zimowe. Wiele tradycji i rytuałów zostało zapożyczonych od Rzymian. Rzym mógł wprowadzić pierwsze uroczystości, ale późniejsza herezja ariańska była poważnym błędem. Jak to? Arianizm był sprzeczny z doktryną trynitarną, argumentując, że Jezus, Syn, różnił się od Boga Ojca. Mamy szczęście, że cesarz Konstantyn położył kres temu poważnemu błędowi. I mamy szczęście, że Karol Wielki został koronowany w Boże Narodzenie, w przeciwnym razie mógłby nie odzyskać popularności. Ach, zawsze jesteś taki ponury. Rozmusz się, Wernerzy. Raczej podoba mi się wasz Christkindl, rytuał przynoszenia prezentów. Bardzo radosny pomysł. Dzieci podzielają twoje zdanie, uwielbiają dostawać prezenty. Podobnie jak ja, hehe. Ostatecznie, jakkolwiek prawdziwe są różne elementy Bożego Narodzenia, jest to dobre święto, ponieważ jednoczy wspólnotę. Dlatego tutaj jesteśmy, aby ucztować i się cieszyć. I raczyć się najwspanialszym piwem, jakie zostało uważone. Pozdrawiam dla ciebie, mój przyjacielu, Baltasie. Rzeczywiście jest naprawdę doskonałe. Dobra robota, Baltasie. Przyznaję, że jest bardzo pijalny. Ach, wszyscy jesteście zbyt uprzejmi. Jest wiele do poprawy. W takim razie pomogę ci udoskonalić formułę. A ty, Magdalen? Mogłbym pomóc, jeśli Baltas sobie tego życzy. Zobaczymy, jak nadejdzie nowy rok. Będę mógł potrzebować pomocy. Och, ależ byśmy byli dochodową firmą. Zamierzasz zostać w Tasing nawet, gdy roztopi się śnieg? Nigdzie mi się nie spieszy. Bank poradzi sobie beze mnie. Czego nie mogę powiedzieć o moim przyjacielu Baltasie? Haha. Do tej pory radziłem sobie bardzo dobrze. Dziękuję. To okres szczodrości, prawda? Czy nie będziesz miał kłopotów z powodu dalszego opóźniania powrotu? Ech, kłopoty. Jakie kłopoty miałyby być przeszkodą dla Gnazja Agnostiniego?
Utknięcie w Tasing jest z pewnością aktem Boga. Nie mogę kontrolować pogody. Jestem tu, gdzie powinienem być. A Aleksandra i Kazimierz grają takie wspaniałe piosenki. Może później zatańczymy. Zobaczymy. Do zobaczenia, panowie. Jakby na choinkę mi to rozmowy z nimi ostatecznie. Ja nie wiem, co się odpierdziela. Przypuszczam, powinna być przyjazna i z każdym się przywitać. Ja... Nie, to chodziło o co innego. Czekajcie. Hmm. 20 godzina. A, bo to tak. To tyle. Naprawdę muszę ze wszystkimi gadać, czy mogę ominąć te sporne kwestie. Dobra, Andris, tylko powiedz mi, czy to jest twoja małżonka, czy co? Wesołych świąt, Magdalene. Magdalene, moja droga, Resi to jest. Wesołych świąt, Magdo. Niech Bóg cię błogosławi. A Wesołych Świąt, podała wam się uczta, jest absolutnie zachwycająco. Obfity posiłek, kufel najnowszego piwa Baltasa, wszystko czego można sobie życzyć. Chyba wszystko czego mógłby sobie życzyć twój okrągły brzuch. Jestem taki, jakim stworzył mnie Bóg swojej nieskończonej mądrości. Widzę, że wszyscy jesteście w świetnych nastrojach. Nie mogło być inaczej, kiedy patrzę na wszystkie rodziny zgromadzone tu dziś wieczorem. Śmierć, śmiech biegających dzieci, miłość, która łączy wspólnoty. Jesteśmy błogosławieni. Z pewnością jest to lepsze od tych wszystkich kłótni. Dopóki istnieją takie chwile jak ta, abyśmy mogli sobie zdać sprawę, że jesteśmy dla siebie ważni. Dobrze powiedziane, kochanie. Nasze zdrowie. Na zdrowi. Nie mam czym znieść toastu. Więc wznieś go swoim sercem. Jestem bardzo szczęśliwa, że za ciebie wyszłam, Andrisie. Dobra, czyli Andris ma na pewno już kobietę. Dzień, w którym zostałem zainspirowany, aby znaleźć się w Innsbrucku, był najważniejszym dniem w moim życiu. A kto zainspirował, jak nie Andreas? Ach, w końcu znaleźli miłość. Znamy to uczucie, prawda, Wojsławie? Droga przed nami była wypełniona cierniami i ostym, ale wytrwaliśmy. Pamiętaj, aby się do tego przygotować, Magdalena. Na drodze zawsze będą jakieś ciernie. Tak, spytajmy ludzi o kiedy mają lutelki. Spytajmy. Obawiam się, że jesteśmy już na to za starzy. Czas pokaże, jak sądzę. Ja też nie jestem już najmłodszy. Biorąc pod uwagę okoliczności, najlepiej pozostawić to Bogu. Mam nadzieję, że wszyscy dostaniecie to, co czyni was najszczęśliwszymi. Ty też, kochanie. Wykorzystaj w pełni ten noc, zasłużyłaś na to. Bądź błogosławiona, Magdalene. Ciesz się ucztą, niech Bóg cię błogosławi. No dobra. No szczerze, naprawdę nie rozumiem idei tych rozmów tutaj, bo nic istotnego, interesującego nie ma. Czy jeśli pogadam z nimi, to będzie muzyczka i koniec zabawy? Ach, Panna Magdalene, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Wesołych świąt Aleksandrze, wesołych świąt Kazimierzu, dobrze się bawicie? Bardzo posmakowały mi zwłaszcza ciasteczko, od wieków nie jadłem tak pysznych pierniczków. Dopiero przygotowujemy się do występu. Chciałabyś prosić o zagranie jakiejś konkretnej piosenki? Tak między nami, to znamy wszystkie świąteczne piosenki stąd po Hiszpanię. Może bądź dla nas życzliwy, Panie Chrystusie. Zawsze podał mi się utwór Dobrzy Chrześcijanie, radujcie się. Co powiesz na Przyszedłem z niebios na ziemię? Przyszedłem z niebios na ziemię, jak będzie. Autorstwa Marcina Lutra. Miałem nic przeciwko, ale jesteś pewien, że powinniśmy. Dobra. Wybiorę coś innego. Zawsze podał mi się utwór Dobrzy Chrześcijanie, radujcie się. Ludowa melodia, jedna z ulubionych Kazimierza. Niech będzie. Najpierw zagramy skaz to, co już przygotowaliśmy, potem spełnimy twoją prośbę. Wesołych świąt. Mamy Boże Narodzenie, dlatego Kazimierz i ja chcieliśmy podzielić się z wami wszystkimi specjalną piosenką w duchu życzliwości. Miłego słuchania. Będzie imprezka. Unsers Herzens Wonne liegt in Präsepio und leuchtet als die Sonne Matris in Gremio. Alpha Esset O, thank you.
Chłop zapomniał tekst tej. Brawo! Zrobię, brawo, dobra robota. Jeszcze jedno, wspaniale, po prostu cudownie. Dziękujemy, dziękujemy, naprawdę. Proszę, wróćcie do swoich trunków, będziemy grać całą noc. Wesołych świąt. Czyli muszę ze wszystkimi pogadać. Dobra, Ewa. Magdalen, w końcu przyszłaś się przywitać. Więc nagle zdecydowałeś się użyć mojego pełnego imienia, co? Sama o to prosiłaś. Jakoś nigdy wcześniej mnie nie słuchałeś. Próbuję przy nas zgrywać miłego. Witaj, Magdalene. Na cały świat, pani Ewo, panie Till. Magdalene, jak dobrze cię widzieć. Jak ci idą prace nad freskiem w ratuszu, słyszałem, że jest już prawie gotowy. Och, racja, ostatnio, gdy o nim słyszałem, wciąż pracowałaś nad środkową sekcją. Historia świętych, prawda? Tak, matka Franciszka była na tyle uprzejma, że zaprosiła mnie do klasztoru, aby mogła użyć krużganka jako punktu odniesienia. No, już nie będziemy może gadać o tym, że się przedzieraliśmy przez ruiny starego opactwa. Wnętrze klasztoru musi być piękne. Krużganek zbudowano w 1234 roku, o ile dobrze pamiętam. Lord Kierso był hojnym patronem benedyktynów. Miło jest widzieć kleryski opiekujące się tym miejscem. Na fresku w kaplicy widniała łacińska inskrypcja mówiąca, że klasztor został zbudowany w 1261 roku. Naprawdę? Mógłbym przysiąc, że czytałem, że fundamenty zostały zbudowane wcześniej. Chyba, że jeśli Lord Kierso przekazał stołb, bracia i siostry przybyli później. Okej. Tilu, znowu coś mruczysz pod nosem. O, przepraszam. W każdym razie, Magdalene, co teraz malujesz na fresku? Pracuję nad przedstawieniem buntu, ale myślę, że rozzłościłam Agnes, kiedy ją o to zapytałam. Faktycznie miałeś wtedy zaledwie kilka lat. Boże, minęło już tyle czasu. Och, droga stara Agnes, bunt sprawił, że stała się zgłoszkniała, zwłaszcza po utracie szczęściarza. Ale z buntem to nie miało nic wspólnego. Myślę, że pomaganie Bridgicie z Craftem pomogło jej dojść do siebie, ale nie dziwię się, że nie chciała mówić o buncie. Minęły lata, zanim Tassing doszło do siebie po tamtej nocy. Dzięki Bogu od tamtego czasu przeszliśmy długą drogę. Otto byłby dumny z tego, co osiągnęło miasto. Szkoda, że zginął, nie widząc, czym stało się to miasto. To prawda, modlę się, aby święty Maurycy pobłogosławił go w niebie za całą tę pracę, jaką Otto wykonał w jego imieniu. Jestem pewien, że pan zrobił tam dla niego miejsce, Ewo. Wiesz, Magdalene, myślę, że z ciebie byłby szczególnie dumny za upamiętnienie Tassing na fresku. Byłby zachwycony na myśl, że staniesz się częścią naszej rodziny. Proponujecie, żebym poślubiła waszego syna? Jesteś zaradną młodą kobietą, Magdalene. Małżeństwo jest dla ciebie kolejnym etapem w życiu. Oczywiście będziemy musieli porozmawiać o tym z Klausem, ale pasujecie do siebie z ojcem. Wpatruj się niezręcznie. W każdym razie nie mam zamiaru cię zamęczać rozmową ze starymi ludźmi. Baw się dobrze i wesołych świąt. Wesołych świąt, pani Ewo, panie Till. Wesołych świąt, Itz. Tak, wesołych świąt, Max. I została nam Weronika. Wesołych świąt, Magdalene. Wszystko w porządku. Wspaniale jest widzieć wszystkich razem w tak dobrych nastrojach. Prawda? Nawet dziadek dobrze się bawi. Ta zima nie miała litości dla jego stawów. Chłód sprawia, że się blokują. To jest twój dziadek ostatecznie? Czekaj. No dobra, tak. Powiedziałem mu, że nie musi przychodzić na Pertenlaufen, ale nalegał. Nie zasłaniam. Nie przegapiłem ani jednej świątecznej procesji w całym moim życiu i niech mnie licho, jeśli miałbym to zrobić z powodu odrobiny śniegu. Och Boże, wiemy, staruszku. W każdym razie, jak Jorg powiedział wcześniej, miło jest spędzić noc w dobrym towarzystwie i nastroju. Wziump.
Dziękuję, że wspomniałeś w swoim przemówieniu o moim ojcu, panie Jorgu. Cieszę się, wiedząc, że za nim tęskniono. Nie ma za co, Magdalen. Klaus jest dobrym człowiekiem. Wszyscy za nim tęsknimy. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że wygłoszę dziś wieczorem przemówienie. Pomyślałem więc o tym, co wydarzyło się w mieście w tym roku. Naprawdę? Werner nalegał, aby ktoś wygłosił przemówienie, więc... Paul powiedział, że jestem najbardziej charyzmatyczny ze wszystkich członków rady. Powiedział, tak? Cóż, powiedział, że rozgniewam najmniejszą liczbę osób. To Baltas powiedział, że chodzi o moją charyzmę. Uważam, że pasowała do sezonu, panie Jorgu. Paul też tak uważa, sam mi to powiedział. Och, dzięki, to dobrze. Cieszę się, że ludziom się podobało. Szczerze mówiąc, nigdy nie myślałem, że będę kimś, kogo ludzie w Tassing słuchają. Ale zawsze byliście częścią Rady Miasta. Nie zawsze jednak mieliśmy radę. Dopiero w noc buntu poczułem, że mogę sam podejmować decyzje, być panem swojego losu. Kochałem mojego ojca, ale to, co zrobił, czy robił, myślałem, że skazał miasto na zagładę. Cała ta sprawa była winą opata w dupie. Wiele strasznych rzeczy wydarzyło się naraz, nikt nie powinien brać na siebie całej winy. Mam szczęście, że tego nie zrobił. Że nie skazał miasto na zagładę, no w sumie. Tak, ale prawie to zrobił. Postanowił spalić opactwo. Zawsze się z nim zgadzałem, bo był moim tatą. Musiał mieć rację. To była pierwsza noc, kiedy myślałem inaczej. Tamtej nocy dowiedziałem się, że można walczyć o coś dobrego, a mimo to wybrać ku temu niewłaściwy sposób. Przysiągłem sobie wtedy, że nigdy więcej do tego nie dopuszczę. Mund zniszczył wszystko, co myślałem, że wiem o Tassing, o sobie. Ale naprawił też wiele rzeczy w Tassing i to daje mi nadzieję. Co macie przez to na myśli? Cóż, nasz nowy lord jest surowy, ale zawarł z nami umowę. Rada może zarządzać miastem. O ile wcześniej trochę narzekałam, to York ma rację. Życie w Tassing uległo zmianie i chociaż pierwsze lata były trudne, teraz jest nam lepiej. Żaden opat nie patrzy na nas z góry i nie tworzy głupich praw według własnego widzimisię. Nasz lord mieszka wiele dni drogi stąd. Dopóki płacimy podatki, nikt nie miesza się w nasze sprawy. To lepsze życie dla Artemidy i Apolla niż my mieliśmy. Nie mów źle o moim synu, chłopcze. Dał ci wszystko, co miał. Niech Bóg ma go w swojej opiece. Kiki. Wiem, dziadku. Więc nawet jeśli nie zgadzaliście się z działaniem Petera, zawdzięczacie mu lepsze życie. Dupa tam. Wybór innego sposobu życia niż prowadził wasz ojciec był odważny. Myślę, że wy i reszta rady wykonaliście świetną robotę. Dziękuję, Magdalene. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, by postąpić słusznie wobec miasta i mojego ojca. Jesteś jego synem. Byłbyście dumny, chłopcze. Dzięki, dziadku. 3. W każdym razie idę po kolejny kufel. Przynieść komuś? Tak, tak. Przynieść cały dzban. Już ci wystarczy, dziadku. Jeszcze dostaniesz wahań nastroju. Ja poproszę, Jorgu. Magdalene? Może później. W porządku, do zobaczenia później, Magdalene. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Jeszcze raz wielkim Jorgiem mam gadać? Hej, Magdalene, przepraszam, że zawracam ci głowę podczas uczty. O, witajcie, panie Jorgu. Nie rozmawialiśmy ze sobą przed chwilą. Czym mogę służyć? Cóż, cała ta wcześniejsza pogawędka o buncie dała mi do myślenia. Prawie skończyłaś malować fresk, prawda? Ostatnim razem, gdy rozmawiałeś z Radą, powiedziałeś, że pracujesz nad ostatnią sekcją, przedstawieniem buntu. Nie chciałbym cię jednak dręczyć podczas uczty. To zadanie Weroniki. What? Powinnam wkrótce skończyć. Słuchałem, jak mieszkańcy miasta opowiadają o buncie, żeby uzyskać lepszy ogląd tego, jak go będzie najlepiej przedstawić. Każdy ma inne wyobrażenie o tym, jak potoczyła się tamta noc. Myślę jednak, że w końcu podjęłam decyzję i ja chcę to przedstawić. Tak? Chcę honorować to, co reprezentowali chłopi. Namaluję Ottona wygłaszającego przemówienie i żołnierzy w oddali. Namaluję chłopów podpalających opactwo i młyn oraz landsknechtów broniących mnichów. Myślę, że przedstawię następstwo buntu i namaluję zrujnowane opactwo otoczone przez wszystkich, którzy zginęli wraz z ich rodzinami. Czy jak chcemy Andreasa, to musimy trójeczkę wziąć? Następstwo buntu namaluje zrujnowane opactwo otoczone przez wszystkich, którzy zginęli wraz z ich rodzinami. To nie. Eee.
Szczerze, albo pierwsze, albo trzecie. Jakoś drugie mi nie pasuje. Ale ja się po prostu upieram, że ma być Andreas, więc obstawiam, że Andreas będzie tylko przy trójeczce. Też równie dobrze mógłby być wszędzie, ale weźmy trójeczkę. Wybierz trójkę, panie. Nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Fresk miał na celu uhonorowanie Tasing, a nie wywołanie żalu. Może to jednak Klaus powinien był namalować ten fresk. Spadaj na drzewo. W każdym razie nie będę cię dłużej trzymywać. Masz lepsze rzeczy do roboty. Myślę, że Ydź cię szukał. Aha, z pewnością. On stale mnie szuka. Myślę, że pójdę już do domu. Mam dość zalotów Ydźca i powinien sprawdzić, co u mojego taty. Pozdrów go od nas wszystkich. W porządku? Dobrze, dobranoc, panie Jorgu. Dobranoc, Magdalene. Nie, jest ta sekcja, te rozmowy ze wszystkimi na tym święcie też taka przydługawa, bym powiedział. Wróć do domu. O Jezus Maria, ojciec nie żyje na 100%. No i tyle. I się nie dowiemy więcej. Nic. A, to ty. Jeszcze żyjesz. Niech się Bóg błogosławi. Wesołych świąt Bożego Narodzenia, Magdalene. Och, wesołych świąt, siostro Amalii. Przeszkadzaliśmy wam hałasem obok. A ty skąd wiesz, jak ona się nazywa? Nie, w żadnym wypadku. Słuchanie ludzi świętujących narodziny Chrystusa przynosi mi wielką radość. Boże Narodzenie powinno być dla nas wszystkich pokrzepiającym okresem w roku. Podało mi się, że wszyscy patrzyli radośnie w przyszłość, zwłaszcza po tym wszystkim, co wydarzyło się w Tasing. Tutejsi ludzie sporo się wycierpieli, ale musimy zawsze znajdować nadzieję pośród rozpaczy. Właściwie jest świętować narodziny Chrystusa w dniach o tak małej ilości światła i ciepła. Ludzie potrzebują Bożego Narodzenia w środku zimy, aby przypomnieć im, że wiosna powróci. I wszyscy będziemy mieli szansę żyć na nowo. Trzy kropeczki. Magdalene, kto to jest? Ej ty, czekaj. Ktoś, kto mnie śledził. Proszę mi wybaczyć, siostra Amalii. Muszę sprawdzić, co u mojego ojca. Oczywiście, niech cię Bóg błogosławi. Dziękuję, siostro. No to nie był nikt z wioski. Miał długą brodę dosyć. Drzwi są otwarte. No to mówiłem od początku, że ojciec będzie już martwy. Tato! 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 No chłopie, miał długą brodę. Tato? Och, dzięki Bogu. A, żyjesz. No dobra. A gdy ręczy, to ty? O co chodzi? Ktoś stał w pobliżu domu, drzwi były otwarte. Bałem się, że coś mogło ci się stać. Przepraszam, nic nie słyszałem. Spałem przez większość dnia, większość wieczoru też. Trzy kropeczki. Martwię się o ciebie, Magdalene. Martwisz się o mnie? Ty ciężko pracujesz. Wiem, że opieka nade mną zajmuje mnóstwo twojego czasu. Wiem też, jak ciężko pracowałaś nad freskiem. Chciałem go ukończyć przed Bożym Narodzeniem. Wiem, jak ważne jest to dla ciebie. Skoro tak ciężko tym pracujesz, musi to być ważne dla ciebie. Jest dla mnie ważne. Trzy kropeczki. Nie wyjdę z tego, Magdalene. Okej. Okay. Od kiedy to jesteś lekarzem? Znam Wernera Stolca wystarczająco długo, aby wiedzieć, kiedy kierują nim emocje. Nigdy nie był miły, ale jest w nim szczególny chłód, gdy dla jego pacjenta nie ma nadziei. Trzy kropeczki. W porządku. Takie jest życie. Cieszę się, że odejdę przed tobą, nawet jeśli wydarzy się to wcześniej, niż którekolwiek z nas by tego chciało. Widziałem już zbyt wiele śmierci. Chciałem ci tylko pokazać, co potrafię. Chciałem, żebyś był ze mnie dumny. Byłem każdego dnia twojego życia. Nigdy nie musiałeś mi niczego dowadzić. Czy on tutaj wykipi teraz? Czy on teraz takie... Wiesz co? Ja to jednak umrę sobie. Nara. Nigdy nie musiałeś mi niczego udowadniać. Chciałbym móc zostać, aby zobaczyć fresk, kiedy to skończysz, ale nie muszę. Wiem, że będzie piękniejszy niż cokolwiek, co kiedykolwiek stworzyły te stare ręce. Nie mów tak. Ale to prawda, to znaczy jakoś dawałem sobie radę. Ale zawsze wiedziałem, że wkrótce mnie prześcigniesz. Już dostrzegasz rzeczy, których ja nigdy nie byłem w stanie zobaczyć. Urzeczywistnij je. Próbuję. Robisz to. Trzy kropeczki. Niezależnie od tego, czy umrę dziś wieczorem, jutro czy następnego dnia, mój czas się zbliża. Pewnego ranka obudzisz się i będziesz musiała zadbać o siebie.
Znaleźć coś, co pokochasz i będziesz musiała podzielić się tym ze światem. Miłość jest jedynym powodem, dla którego warto żyć. 3. Och, tyle gadania. Za dużo. Czy mogłabyś przynieść mi coś do jedzenia? Oczywiście, tato. Nie jadłeś przez cały dzień. Przegapiłem też świąteczną ucztę. Nie mogę uwierzyć, że nikt nie przyniósł mi ciasteczka. Przyniosę zupę. No i teraz jak wrócimy, to już nie będzie żył, a dalej nie powiedział o tych karteczkach zapiziałych, liścikach. Czyli to, jeśli to jest ten człowiek tajemniczy... Czekaj, kto ty jesteś? Klaus! Co się dzieje? Ale on był na zewnątrz, a? Przepraszam, Klausie. No przecież to jest Andreas, nie? Za wszystko. Jesteś tu? Starałem się zapewniać Magdalen bezpieczeństwo. Tak myślę. Czuję się ostatnio, jakby mój umysł pękał. Myślałem, że mogę to wszystko zatrzymać. Wezmę to ostatnie. Przez cały ten czas starałem się to rozgryźć. To jest Andreas. Po pożarze to było wszystko, o czym mogłem myśleć. O tym i o nich. Nigdy mnie nie opuścili. Wciąż tam są. W tańcu śmierci. Baron, Piero, Gaj, Szczęściarz, Peter, Otto, August, a teraz ty. 3. Tato? O co kurde chodzi? O Boże, to ty? Kim jesteś? Co robisz mojemu ojcu? Wszystko w porządku, Magdalene. Naprawdę. 3. Przepraszam, zapomniałem o swoich manierach po tych wszystkich latach. A ty prawdopodobnie zapomniałeś mojej twarzy albo tego, jak kiedyś wyglądała. Magdalene, to jest Andreas Mahler. Powrócił z martwych. Najwcześniejsze wspomnienie, jakie posiadam, to to, jak wbiegasz do płonącej biblioteki. No, przykro mi. Nie rozumiem. Nikt nie mógł tego przeżyć. Może nie powinienem, ale przeżył. Przeżył. Nie rozumiem, Andreasie. Gdzie się podziewałeś przez te wszystkie lata? Ukrywałem się przed światem. Głównie pośród ruin. Czasami w lesie, gdy było ciepło. Kradłem chleb Gret, kradłem twoje książki. Och, więc nie zwariowałem. To była jedyna rzecz, która powstrzymywała mój umysł przed zapomnieniem, czym są słowa. Zaraz, jak przeżyłeś pożar? Z pewnym trudem. Zapałem tyle książek, ile mogłem i wrzuciłem je do skryptorium. Kiedy dym zrobił się zbyt gęsty, zacząłem tracić przytomność. Następną rzeczą, którą pamiętam, było to, jak Kaspar wciąga mnie do krypty? No Kaspar tam jednak by... Twój uczeń, ten chłopiec? Odesłałeś go z powrotem do Salzburga. Nie odszedł. Czekał w lesie i obserwował, co się dzieje. Kiedy zobaczył mnie w oknie biblioteki, pobiegł przez kryptę, aby mnie uratować. I zrobił to. Czyli to był Kaspar na tym malowidle. Ale zobaczył, że próbuje uratować książki i... 3. Wrócił do środka. Nie mogę go powstrzymać. Byłem ledwo przytomny. A czy ten debil umarł z powodu książek? Okej. Nigdy nie wrócił, Klausie. 3. Kiedy się obudziłem, otaczały mnie już tylko zwłoki. Nie mogłem stawić czoła żadnemu z was. Nie mogę wrócić do Sabin, do tego pustego domu. 3. Więc się ukryłem. Co za głupota też trochę. Pomalowałeś taniec śmierci w opactwie. Okazuje się, że miałem powód, by dalej malować. Przepraszam, jeśli cię przestraszyłem. Od lat nikt nie przychodził do opactwa. Myślałem, że byłem tam bezpieczny. Bałem się z tobą porozmawiać. Bałem się z kimkolwiek rozmawiać. To ty zostawiłeś nam te notatki, te z fioletowym tekstem?
Ale te przestań, ale dlaczego w takim stylu jak tamte? Ach, nie, zostały one napisane inną okultystyczną ręką. Taką, która nie chce, abyś skończyła swój fresk. Taką, która kogoś zabiła i może zabić ponownie, aby powstrzymać cię przed opowiedzeniem historii Tasing. Historii Tasing? Dlaczego? Ponieważ prawdziwa historia Tasing jest sprzeczna z historią, którą nam wszystkim opowiedziano. Została zakryta krok po kroku, warstwa po warstwie, aż nie można jej było już zobaczyć. Ale wciąż tu jest, zawsze tu była ukryta pod naszymi stopami. I nadal jest chroniona, nawiedzana przez widmo śmierci, które wisiało nad tym miejscem od pokoleń. Pociągający za sznurki pod naszymi stopami? O czym ty mówisz? Osoba, która zaatakowała twojego ojca, to ta sama osoba, która zmanipulowała kogoś, aby zabił Ottona Zimmermana. I Lorenza Rufvogela. Tak, i podróżuje wzdłuż rzymskiego akwedukt, który łączy Tasing i Kiersał. To sieć tuneli, które dobrze poznałem. Widziałem też ducha, który je nawiedza, który może przycisnąć się przez najmniejszy otwór. Widziałem, jak zgina się w pół, aby docierać do miejsc, które pozostały dla mnie niedostępne. Zbadałem każdy centymetr akwedukt i Starego Miasta, ale jest jedno miejsce, którego nigdy nie znalazłem. Legowiska, do którego wycofuje się pociągający za sznurki. Starożytnej rzymskiej świątyni, którą postanowił ukryć przed wzrokiem. Mitreum, znalazłeś je? Nie, ale zmapowałem ciemność między zawalonymi tunelami. Wierzę, że wiem, jak się tam dostać. Chodź ze mną, pokażę ci. W porządku. Dobrze, chodźmy. Nic ci nie będzie? Tak, nic mi nie będzie. Chroń moją córkę, Andreasie. Nawet za cenę mojego własnego życia, Klausie. Obiecuję. W porządku, znajdźmy to Mitreum. A za plot twisty. Ratusz? Co tu robimy? Gdy robotnicy kopali fundamenty, znaleźli rzymskie ruiny, które z czasem uległy zasypaniu. Nie zmarnowaliby kamieni, więc wykorzystali rzymską ścianę przy budowie piwnicy. Istnieje sposób, aby tam wejść. Trzy kropeczki. Do ukrytego miejsca. Wszystko w porządku? Tak. Trzy kropeczki. W porządku. Zobaczmy te piwnice rajców. What? Andreasie. Jej. Mamy Andreaska. Beka. Beka. Przeżył pożar wiele lat temu, ale od tego czasu ukrywa się w ruinach opactwa. Trudno to uwierzyć, ale wrócił, aby pomóc mi znaleźć osobę, która zaatakowała tatę. Dobra, wiecie co, lecimy do końca. Nieważne, jak ten odcinek będzie miał, ale lecimy już do końca, bo coś szczerze, to już jest końcowa raczej. A przynajmniej mam taką nadzieję. Północna część miasta. W porządku, ta ściana jest inna. Czy to znaczy, że trafiliśmy? Nie, ma dwie strony, nową i starą. Ta była kiedyś nad ziemią, niosła wodę. Patrz. W porządku, chyba uda mi się to przeczytać. Cornelius pójdzie dziś do łaźni i osiągnie szósty poziom w Mitreum. Tak, już rozumiesz? Nie, z pewnością nie rozumiem, Andreasie. Popatrz. Andreas Biczek. Kiedyś to powiedział Kaspar, zrób to za mnie. Przydałby się jakieś ostrzeżenie. Och, wybacz. Nie jestem przyzwyczajony do przebywania wśród ludzi. To ten akwedukt. Akwedukt dostarcza wodę do łaźni, więc myślisz, że zaprowadzi nas do Mitreum? Dokładnie. Wydajesz się dość pewny siebie. Wiemy, że istnieje, wiemy, gdzie go nie ma. Wierzę, że to jedyne miejsce, w którym może być. Musi znajdować się w pobliżu łaźni. Cóż, skoro wybiłeś już dziurę w ścianie, to równie dobrze możemy zajrzeć do środka. Będę zaraz za tobą. Dajcie mi Andrasem grać, a nie. Czyli Andras umrze pewnie na koniec, poświęcając się, walcząc z tym czymś czy kimś. I ósmy rozdział. Manu propria. Nie mogę z tego Andrasa.
Andreas. Łaźnia. Ups. No tu mamy. Dekoracja. To musiała być łaźnia. Nie wygląda na to, że aby było tu jakieś przejście. Muł musiał się tu osadzać, gdy dochodziło do powodzi. Setki lat powodzi. Co jeśli nie zdołamy się przedostać i zostanie zakopane na zawsze? Nie wiem, może niektóre rzeczy zostają po prostu zapomniane przez czas. Czy kropeczki? Czus, zobaczmy, czy jest stąd jakieś inne wyjście. Dum. Nie, no w sumie tutaj nic więcej nie ma. Nie no, Andreas, przestań tak łazić, bo mnie rozśmieszasz. A, tu na dół można jeszcze iść. Więcej schodów w dół? Czy pod łaźnią mogło być coś jeszcze? Hipokaustrum wykorzystuje ciepłe powietrze do ogrzewania pomieszczeń powyżej. Rzymskie kolonie na północy często je miały. Miejmy nadzieję, że te również nie wypełniły się mułem. Dobra, idziemy dalej. Się horror robi. Czy wiesz, dokąd zmierzamy? Te filary rozchodzą się we wszystkich kierunkach. Andrasie, mógłbyś spojrzeć w tę stronę? Chyba spróbuję sprawdzić, co tam jest. Oczywiście. Kto spróbuje sprawdzić? Lorenz? A, nie, jak mogłeś porzucić swoją pracę, Andrasie? Myślałem, że jesteś prawdziwym artystą, mistrzem swojego rzemiosła, ale stworzyłeś tylko cierpienie. To był baron, duch barona, cokolwiek. O, mamy, mam Andreas tam na koniec, tu jeszcze. Szczęściarz. Wierzyłeś chociaż, że byłem winny, że moja śmierć nie była dla ciebie problemem. Gaj, oko za oko, Andreasie. Być może mnie potępiłeś, ale czyniąc to, potępiłeś również siebie. A pierdziule. Pim pam. Kaspar. Mistrzu, dlaczego wysłałeś mnie z powrotem w płomienie? Według Andreasa sam żeś tam polazł. Debilu. A ty jesteś największym debilem jednak, Kaspar. I coś tu mamy. A! Nie, to się nie zgadza. Co za imba. Nie mogę tu teraz być. Jak ja się tu dostałem? Andreasie, nadal tu jesteś. Tak, jeszcze przez chwilę. Odejdziesz? Jestem ostatnim śladem rozsądku, który niegdyś orzekał w tym dworze. Kiedy odejdzie, pójdę razem z nim. Ale kto będzie rządził dworem, jeśli odejdziesz? Nikt. Musisz na zawsze opuścić to miejsce, Andreasie. Porzuć je na zawsze. Ale jak? To mogę zrobić. Nawet nie wiem, jak się tu dostałem. Niegdyś znajdowałeś tutaj schronienie, Andreasie. Ale stało się to więzieniem, które zbudowałeś, aby się chronić. Przed czym? Przed bólem, przed ryzykiem, przed samym życiem. Ale nie mogę tu zostać, muszę pomóc Magdalene. Jak się stąd wydostać? Andreasie, to ty jesteś architektem. Pomogę ci najlepiej, jak potrafię, ale ty jesteś jedynym, który może na to odpowiedzieć. Okej? O nie. Dobra, czekajcie. Aha, czy ja chodzę po tym? Jest tu kilka wyjść, czy znowu tylko jedno, tak na dobrą sprawę? Rozumiem, po prostu do zewnętrznego kręgu musimy się dostać, tak? Musimy iść tu. Nie? What? Co to za... O, aha, ja po tym białym chodzę. Tak, po tym białym chodzę, no dobra. Muszę iść tam do góry. Sabine, witaj, Andreasie. Czy to ty, Sabine? Tak, oczywiście, wciąż tu jestem. To była żona Andreasa, jakbyś nie pamiętał. Część mnie zawsze będzie tu z tobą. Dawno nie rozmawialiśmy. Dlaczego? Wszystko się rozpadło. To nie znaczy, że nie mogliśmy tego z powrotem poskładać.
Nie wiedziałem, jak to zrobić. Nikt nie wie. Żałuję, że nie dałeś tam jeszcze jednej szansy. Ja też. Dla nas może już być za późno, ale nie dla ciebie, Andreasie. Jeszcze nie jest za późno dla Magdalene. Tak, Magdalene. Muszę jej pomóc. Możesz, Andreasie, ale musisz opuścić to miejsce na dobre. Wiem, mogę. Będę ostrożny. Zrobisz. Dziękuję, Sabin. Czy jeszcze kiedykolwiek cię zobaczę? Nie w tym miejscu. Ale może kiedyś, w lepszym miejscu. W lepszym śnie. Ech, Andreas, co ty się odpierdzielił? Parumpa, 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 parumpa. Chyba tu, tu. Śrururu. Tu musimy iść. Mistrz Andreasie. Kaspar. Och, Kaspar. To naprawdę ty. Tak dobrze jest znowu cię widzieć, mistrzu. Jak możesz tak mówić? Zmarłeś z mojego powodu. Chciałem ci tylko pomóc, mistrzu Andreasie. Nie myślałeś trzeźwo. Nie powinieneś się już dłużej obwiniać. Zawiodłem moją rodzinę. Zawiodłem ciebie. Nie zdołałem powstrzymać Petera. Nie zdołałem ocalić Tassing. Nie zdołałem nawet uratować więcej niż kilka naręczy książek. Zrobiłeś, co mogłeś, mistrzu. Wszyscy to wiedzą. I to wszystko, co każdy z nas może zrobić. W porządku, Kasparze. Dziękuję. Dziękuję za wszystko, czego mnie nauczyłeś. Chwila, co się stało? To było wyjście. Zanim zacząłem rozmawiać z Kasparem, wiedziałem, że to było wyjście. Beatrice, twój umysł walczy sam ze sobą, Andreasie. Pamięta ból życia, próbuje cię przed nim chronić. Beatrice? Tak? Myślałem, że zniknęłaś. Sprowadziłeś mnie z powrotem. O, więc co mam teraz zrobić? Nie zatrzymuj się. Right, nie tu. Tu musimy iść. Czekaj, nie zatrzymuj się ostatecznie, ale nie, tu nic nie mogę. Myślałem, że może się pojawi przejście. Nie, no to muszę iść inaczej. To gdzie ja teraz idę ostatecznie? Czekajcie, tu. Znaczy, muszę się dostać na ten zewnętrzny krąg. Czy się muszę całkowicie... Dobra, chyba widzę. Chyba widzę. Tu muszę iść. Jeśli dobrze rozumiem. Tu. August. Ty też? Minęło tyle nocy, tyle lat, odkąd was ostatnio widziałem twoją twarz. Myślałem, że już zapomniałem, jak wygląda. Trzy kropeczki. Wiem, że nic nie mogłem zrobić, ale to nie sprawia, że czuję się mniej winny. Wcale czai się to pod powierzchnią, bez względu na to, jak bardzo próbuję to zakopać. I nie wiem, co mam z tym zrobić. Trzy kropeczki. Ja... Nie szkodzi. Trzy kropeczki. Co? Wszystko w porządku, tatusiu. Trzy kropeczki. Na pewno? Nie musisz się już dłużej tutaj ukrywać. Ale co z tobą i Kasparem i twoją mamą? Tak naprawdę nas tutaj nie ma. A poza tym są ludzie, którzy cię potrzebują. Tak trudno jest pozwolić ci odejść. Wiem, tatusiu, ale musisz. Wiem, masz rację. Dziękuję. Kocham cię, tatusiu. Też cię kocham. Dobranoc, Auguście. Dobranoc. Ściany znowu się przesunęły. Wciąż próbują cię chronić. Nie. Nie? Nie, to znaczy nie, nie muszę tego robić. To mój umysł, mój labirynt. I zamierzam go opuścić. Dobrze. Ale ta następna część może być myląca. Okej. Co? Nie rozumiem. Nic z tego nie rozumiem. Dlaczego trzymasz labirynt? Dwie rzeczy łączą się w twoim umyśle. Ty i... Wszystko ma swoje warstwy, nawet nasze wspomnienia. A czy cebula ma warstwy? A ogry mają warstwy? Z biegiem czasu fundamenty zostają zakopane. Nie możemy już sobie przypomnieć, jak się tu dostaliśmy. Nie pamiętamy tego, co było wcześniej. A co było wcześniej?
Nasza pani, czuwająca nad labiryntem, tak jak ja czuwam nad tobą. I nawet to ma korzenie, które sięgają głęboko w przeszłość. Nie zawsze była pani, która czuwała nad labiryntem, ale labirynt wciąż istniał. A no tak. No to jest to molewidło z pani labiryntu. Tak, tak, tak. Co? Nie rozumiem. Siostro Amalii? Czy to się dzieje naprawdę? Czy wciąż jestem w moim umyśle? Jesteś tutaj ze mną. Jesteśmy tu w duchu. Przed chwilą wydawało mi się, że widzę Beatrice. Beatrice? Nie znam jej. Jesteśmy w tabernakulum, sercu labiryntu. Twoja dusza się włóczyła, a pan przyprowadził cię tutaj. Ale nie rozumiem, jak opuściliście swoją celę. Nie, jesteśmy tu tylko w duchu, Andreasie. Czy to jest prawdziwe, czy w końcu doświadczam tego, o czym czytałem tylko w świadectwie mistyków? Czytanie nie może przekazać duchowego doświadczenia. Ale tak, to jest prawda i nie musisz się bać. Miej wiarę, skoro jesteś tutaj ze mną, to jest to wola Pana. Ale Magdalen tutaj też jest ostatecznie. Andreas, siostra Amalii? Trzy kropeczki. Co wy tu robicie, siostro? To jest centrum labiryntu, tabernakulum. To tam Pan posyła moją duszę, aby spełniała Jego wolę. On również przyprowadził tutaj wasze dusze. Musi być w tym jakiś cel. Nie, to nie moja dusza. Udało mi się dotrzeć tu pieszo przez akwedukt. Jesteś zdezorientowana, Magdalene. To zrozumiałe. Moje własne wizje wprawiały mnie w zakłopotanie przez całe moje życie. Mimo, że wydaje się to dziwne i jest to miejsce duszy, to jest bardzo realne. Pan wzywa mnie do tego miejsca od wielu lat. On zawsze dawał mi poznać swoją wolę. Wkrótce wyjawi ją i tobie. Siostro, jak wasza dusza dociera do tego miejsca? Przez drzwi między życiem a śmiercią. Gdy moja dusza słyszy wezwanie, wstępuje przez mój grób. Tutaj pan mówi mi, jakie orędzie muszę nieść i komu. Dostarczacie orędzia? Tak, kiedyś dawno temu byłam skrybą. Powieliłam mnóstwo dzieł wielkich kościelnych lekarzy, w szczególności Orygenesa. Asceta i teolog z pierwszego wieku, najbardziej znany ze swoich pism egzegetycznych i homilii, wpłynął na rozwój Trójcy i teorii odkupienia. Ale to wszystko skończyło się z pożarem. Skończyło się to wraz z moim życiem. Chwila. Myślałem, że zrezygnowałem z pisania na zawsze, dopóki wizje nie powróciły. Nie! Kiedy ogień ogarnął moje opactwo, nie mogłem uratować swoich sióstr, ani jednej. Zdołałem tylko złapać jedną książkę i belę materiału. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego Bóg oszczędził tylko mnie. Ale On mi pokazał. Bóg miał dla mnie wyższy cel, dla mojej ręki. Ojciec Tomasz mi to wyjaśnił. On potrafi wszystko wyjaśnić. Mówi mi, co mam zrobić, jaka jest wola Pana. To byliście wy, przez cały ten czas pisaliście notatki. No ja tak, no tutaj widzę, Murasaki miał rację. Może jeszcze nie do końca to będzie tak, jak Murasaki opisywał, ale chyba w 90% już można powiedzieć, że Murasaki miał rację. Znalazłam jedną przy moim tacie, kiedy został zaatakowany. Siostro Amalii, popchnęliście tyle ludzi do popełnienia morderstw. Co? Nie, nie, to nie może być prawda. Pan nie użyłby mnie w takim celu. Uspokójcie się, siostro, dowiemy się tego. To nie ma sensu, dlaczego Amalii miałaby chcieć śmierci kogokolwiek. Nie, ja bym nie... On by nie... Nie było nic w jego przesłaniach o morderstwie. Nie, 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 mnie tu nie ma. To się nie dzieje. To się nie dzieje. O, Tomasz przyszedł. I tak se idzie takie, a się ma byczki. A se umarła. Siostra Amalii, ci, wszystko jest w porządku. Ojciec Tomasz, jak się tu dostaliście? Tasing to stare miejsce. Na przestrzeni wieków zakopano tu wiele starożytnych dróg i tuneli. Ludzie każdego dnia chodzą nad ukrytymi ścieżkami, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Chociaż tak naprawdę to siostra Amalii odkryła je na nowo jako pierwsza i znalazła to miejsce. Ojcze Tomasie, czy ty... W innych okolicznościach byłbym przeszczęśliwy, że cię widzę, Andreasie.
Prawdę mówiąc, nadal cieszę się, że żyjesz. Dzięki Bogu. Myślę jednak, że okazja do tego ponownego spotkania nie pozostawia wielu powodów do radości. Wy? Staliście z siostrą Amalii za wszystkimi morderstwami? Nie, nie brała w tym udziału. Ale przecież to ona napisała te notatki. To prawda, ale nie rozumiała ich celu. Prowadziłem ją, powiedziałem jej, co ma napisać. Nadużywaliście jej miłości i zaufania dla własnych celów. Ten, kto chce iść drogą miłości, nie może brać pod uwagę ani kosztów, ani wstydu. Ani bólu, musi znieść wszystko, nawet jej najstraszniejsze rozkazy. Wstydzę się do tego przyznać, ale tak, zrobiłem to. W jakim celu? Jaki był sens tego wszystkiego? Rozejrzyj się wokół siebie. Co widzisz? Rzymskie ruiny. Spójrz dokładniej. Wygląda jak posąg świętego Maurycego z Łąki. I wizerunki świętej Sati z kapliczki. Nie rozumiem. To święty Maurycy i święta Satia. I Mars i Diana. Jak to możliwe? Kiedy Rzymianie opuścili Tasing, pozostałe ich budynki, ich świątynie, ich posągi. Chrześcijanie osiedlili się tutaj wieki później, znaleźli zużyte fragmenty tamtego imperium. Posąg Marsa Patera, który kiedyś czuwał nad rzymskimi polami, stał tam nieruchomo, bez głowy czy imienia. Osadnicy wierzyli, że to święty Maurycy, który był już legendą w miejscu, z którego pochodzili. Znaleźli kapliczki Sati, nie rozumiejąc, że była ona aspektem bogini Diany, uwierzyli, że jest kolejną miejscową świętą. Czyli to ludzie uczynili z nich świętych? Świętość istnieje poza tym, w co ludzie wierzą, Magdalene. Ludzie nie mogą zmienić kogoś świętego, tak samo jak nie mogą pozbawić boskości Chrystusa. Ale wiedzieli o świętych i poznali lokalne legendy o regionie i zastosowali je do postaci, które tu znaleźli. Nikt nie wiedział, że byli rzymskimi bogami, ponieważ nie istniały żadne znane zapisy dotyczące tego, co zrobili i zostawili tutaj Rzymianie. Z wyjątkiem Historia Tassii. Ale historia Tassii nie była wtedy znana. Być może nawet nie została jeszcze napisana. Kto wie, jak długo ta książka pozostawała zaginiona, zanim trafiła do ojca Matiasa. Więc postanowiliście go zabić. Tak, trucizną. Dobra, przepraszam. Jestem głupi, dalej nie rozumiem motywu. Nikt nic nie podejrzewał. Zmarł powód trucizny i nikt nic nie podejrzewał, to musiało być dość subtelne. Jego śmierć była nieoczekiwana, ale byłem jedyną osobą, której zwierzył się z tego, co przeczytał w Historia Tassii. Kiedy ojciec Matias dowiedział się, że nie ma dowodów na to, że święty Maurycy kiedykolwiek przybył do Tassing, że jego kablica na łące była związana z posągiem Marsa, który Rzymianie wznieśli setki lat temu, że święta Satia jest rzymską boginią Dianą, postanowił to jakoś załatwić. A wy postanowiliście załatwić jego. Andrasie, nasi ludzie wierzą w świętego Maurycego, wierzą w Boże cuda dokonane jego ręką i wierzą w legendę o świętej Sati, że pomogła Maurycemu i nadal czuwa nad Tassing. A jakie to ma znaczenie, że się mylili, jeśli nie było tu świętych? I to było warte zabicia opata? Tak wtedy myślałem. Jeśli święty Maurycy nigdy nie przybył do Tassing, co jest w relikwiarzu? Co pielgrzymi przychodzą oglądać? Co to oznacza dla ludzi, którzy modlili się do niego, do świętej Sati i wierzyli, że otrzymali odpowiedź na swoje modlitwy? Co to oznacza dla kościoła, który dał ludziom nadzieję trwałą jak fałszywa gwiazda na ciemnym niebie? Jeśli ludzie mają powód, by wątpić w świętych, to czy mogą wątpić w kościół? Czy mogą wątpić w Ewangelię, w Słowo Boga? Ludzie musieli coś podejrzewać na przestrzeni lat. Ojcze, być może niektórzy by to zrobili, ale zawsze nam powtarzaliście, że musimy przyjąć Chrystusa z naszej własnej woli. Czy pokładacie tak mało wiary w zwykłych ludziach, ojcze Tomasie? Wierzę w Boga. Widziałem na własne oczy, co może się stać, gdy ludzie zapomną o naszym Bogu. Kiedy ludzie wierzą, że wszelka słuszna władza jest fałszywa, że ich własne wykształcenie i rozum są lepsze od boskiej prawdy, zawsze nam powtarzaliście, że musimy przyjąć Chrystusa z naszej własnej wolnej woli. Tak, oczywiście, ale podtrzymanie legend o naszych świętych nie koliduje z indywidualną wolą. Podtrzymujecie kłamstwo. Podtrzymywałem kłamstwa, by oświetlić większą prawdę. Bóg tak umiłował świat, że oddał swego jedynego syna. Jeśli naprawdę w to wierzysz, czeka cię życie wieczne.
a święci żyli między nami, a ich relikwie czynią cuda i słyszą nasze modlitwy i odpowiadają na nie. I tej dwójki, która chroni to miasto, nigdy tutaj nie było. Nie muszą o tym wiedzieć, Andreasie. Czy kropeczki. Co chwilę, kiedy Bóg wydaje się być w tych górach tak daleko od nas. Ale chłop w Tasing może stanąć na polu, spojrzeć na naszą dolinę i powiedzieć: święty Maurycy tu był. Bóg był z nami i jest z nami nadal i będzie z nami zawsze. I taka jest prawda, nawet jeśli legenda o świętym Maurycym jest kłamstwem. Tak wiele ludzi zginęło z powodu tego, co zrobiliście. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale starałem się ratować życie, zapobiegać śmierci. Ale jedno morderstwo nie rozwiązało problemu, prawda? Bo pewnego dnia baron Rüftvogel przyjechał do miasta z kolejnym egzemplarzem Historia Tassie. Egzemplarzem, który obiecał przekazać opatowi, aby Kierso mogło pogodzić się ze swoją przeszłością. A gdyby ojciec Gernot przeczytał jej treść, stanęlibyście w obliczu tego samego zagrożenia, które widzieliście w ojcu Matiasie. Z perspektywy czasu, biorąc pod uwagę, jak ojciec Gernot zdecydował się prowadzić opactwo, moje obawy mogły być bezpodstawne. Nie przeszkodziło wam to zrobienie tego ponownie. Masz rację, nie przeszkodziło. Ale dlaczego Otto z pewnością nie miał nic wspólnego z historią Tassie? Nie potrafił nawet czytać. W końcu jego morderstwo sprowokowało Petera i innych do zniszczenia opactwa. Nigdy nie sądziłem, że tak się stanie. Nie doceniłem gniewu Petera i frustracji chłopów. Czyli zabiliście go, żeby zapobiec powstaniu, tym samym do niego doprowadzając? Ktoś inny go zabił, tak jak ktoś inny zabił barona Rüftvogela. I nie chodziło o to, by zapobiec powstaniu, ale by powstrzymać go przed pokazaniem ludziom tego, co znalazł. Co znalazł, gdy pomagał kopać fundamenty ratusza. Ściana akweduktu, kości, dowody jakiegoś innego morderstwa, coś od naszych pogańskich przodków. Ściana akweduktu? Nie, wszyscy wiedzą o starych akweduktach. To nie wywołałoby poruszenia. Znalazł kamienną głowę. Zaginioną głowę posągu na łące, tego w kaplicy świętego Maurycego. Skąd ona się tutaj wzięła? Najbardziej prawdopodobnymi winowajcami są deszcz, powodzie i czas. Czarny Til powiedział mi, że rolnicy co roku znajdują na polach stare narzędzia i ceramikę. Tak, i ta głowa pozostawała ukryta przez wieki, tkwiła w ziemi, dopóki Otto jej nie znalazł. I zamierzał pokazać wszystkim swoim odkryciem, że Bóg upodobał sobie tę miejscowość. Otto nie wiedział jednak, że posąg w naszej kaplicy nie przedstawiał świętego Maurycego. Ponieważ Otto nie potrafił odczytać słów wyrytych na hełmie. Mars Pater. Rzymski bóg wojny i rolnictwa. Ale człowiek, któremu powierzył tę informację, miejski ksiądz, potrafił. Tak. I kazaliście mu spotkać się z wami w ratuszu w Wigilię Świętego Jana. Nie mogłem pozwolić mu zniszczyć wiary naszego miasta. I skłoniliście biedną siostrę Amalii do zapisania tego, co nazywaliście jej wizjami. Wizjami, których nie pamiętała. I które miała dostarczyć w środku nocy Gajowi, Hannie i Martinowi. Żeby jedno z nich zamordowało Ottona, tak jak ktoś zamordował Lorenza. A co z moim ojcem? Trzy kropeczki. Przepraszam, Magdalene. Dlaczego to zrobiliście? To nie ma sensu. To nie ma sensu. Ja bardzo przepraszam. Dalej nie rozumiem. Ci twórcy tu chcą pokazać, że bo ci cholerni księża to będą wszystko ukrywać, byle tylko wyszło na ich czy cokolwiek. Nie wiem, nie rozumiem. Zupełnie nie rozumiem tego motywu, tego księdza. Nic nie rozumiem z tego, co tu się odpierdziela. Co to za głupota? No i dobra, okazało, to już prędzej by to miało sens, jakby to była kurde typiara z karczmy, bo wtedy ludzie przestaną przyjeżdżać na pielgrzymki i ona będzie mniej hajsu zarabiała. Czy chodziło o fresk? Tak. Klaus realizował ten projekt z determinacją winnego człowieka dokonującego pokuty i ciągle szukał odpowiedzi na temat przeszłości Tassing, przeszłości Kiercał. Bałem się, że prędzej czy później odkryję prawdę o Maurycym i Sati, w tym miejscu, wszystkim. Więc próbowaliście go zabić. Nie, próbowałem go przestraszyć. Ja najpierw notatka, ale ją zignorował. Myślałem, że jeśli splądruję jego pracownię, to go odstraszy. Nie spodziewałem się, że tak szybko zejdzie na dół. To był zwykły wypadek. Tymczasem koleżanka śpi na tym samym piętrze, gdzie jest pracownia. O nią się nie martwiłeś. To nie był wypadek. Prawie go zabiliście. Wiem. Więc co zamierzacie teraz zrobić? Zabić mnie? Zabić Magdalene? Nie, oczywiście, że nie. Nie mam ani środków, ani woli, aby to zrobić. Ale nawet jeśli nie mogę powstrzymać cię przed powiedzeniem ludziom, co zrobiłem, mogę powstrzymać ich przed znalezieniem tego miejsca.
Co tu się dzieje? A, wrócił Andreas i od razu się robi śmieszniej. Czy kropeczki. Nie, ojcze Tomasie, przestańcie. Dla mnie jest już za późno, ale wciąż mogę zabrać ze sobą sekrety Tassing. Ojcze, zabijecie nas wszystkich, zabijecie siostrę Amalii. W takim razie odejdź i zabierz ją ze sobą. Możesz powiedzieć mieszkańcom miasta, co tylko zechcesz, ale jeśli tu zostaniesz, umrzemy razem. Ojcze Tomasie, to samobójstwo, nie powstrzymacie ludzi przed poznaniem prawdy, naprawdę wolicie się zabić i zniszczyć kościół tylko po to, by ukryć ten sekret? Kościoły można odbudować łatwiej niż wiarę. Jestem gotów zapłacić taką cenę. Jakie to z dupy jest wszystko? Nie, nie podoba mi się to, zupełnie mi się to nie podoba. Ojcze! Znikaj! Andreas, bierz tę siostrę. Cium, 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 cium. Nie, to jest głupota największa. I ta gra ma 97% pozytywnych ocen na Steamie. Chyba od ludzi, którzy pograli godzinkę i nie dokończyli jej. Trzy kropeczki. Czy wszystko w porządku? Chyba nie. Chyba czy tobie coś się stało, raczej tu miało być. A tobie? Prawdę mówiąc nie, ale przeżyłem. Ona również. Trzy kropeczki. Musiano to usłyszeć w złotej dłoni. Zawalenie całego kościoła? Mam taką nadzieję. Co im powiemy? Co masz na myśli? O tym. O wszystkim. A, to ja mogę zdecydować jako gracz, czy powiem prawdę, czy nie. Dlaczego nie mielibyśmy po prostu powiedzieć im prawdy? Z tego samego powodu, dla którego zataił ją ojciec Tomas. Ty głupi jesteś, Andreas. Powinniśmy więc nagrodzić to, co zrobił, a co ze wszystkimi ludźmi, których skrzywdził. Czy lepsze będzie ukaranie mieszkańców Tassing? Co dobrego da powiedzenie wszystkim o świętym Maurycym i świętej Sati? Może ojciec Tomas miał w tej jednej kwestii rację? Może to złamałoby ich wiarę? Myślę, że się myli. Myślę, że tutaj ci ludzie mają wystarczająco dużo wiary, aby usłyszeć prawdę. Znasz ich lepiej niż ja. Zwłaszcza, że tak długo mnie nie było. Wróciłeś po całym tym czasie, aby to rozwiązać, ale trudno jest poczuć, że faktycznie coś osiągnęliśmy. Czy jesteśmy dużo w lepszej sytuacji niż byliśmy dziś rano? Ojciec Tomas nie będzie już w stanie nikogo skrzywdzić. Może nigdy by tego nie zrobił. Trzy kropeczki. Myślę, że masz rację. Powinniśmy o tym powiedzieć. O świętych Rzymianach. O świętych Rzymianach niczego. Aha! Że to są święci Rzymianie niczego. Dobra, dobra, rozumiem, rozumiem. Nienawidzę tego, że robienie właściwej rzeczy wydaje się takie okropne. Przykro mi. Mi też, ale nadal uważam, że tak trzeba. Więc im powiemy. Dobrze. Powinniśmy zabrać siostrę Amalii w jakieś ciepłe miejsce. Możemy zabrać do mojego domu. Prawdopodobnie będziesz musiał co nieco wyjaśnić. Pewnie sporo. Długo to odkładałem. Trzy kropeczki. Cieszę się, że nie zginąłeś w tym pożarze. Ja też. Chyba. Wesołych świąt, Andrasie. Wesołych świąt, Bożego. Fajnie, fajnie, fajnie. Fajne święta będę wspominał z rodzinką do końca życia. Siema, ojciec. Patrz, bo tak kościół się zawalił troszkę, nie? Byczku, jakby co. Och. Magdalene, wróciłaś. Andras, siostra Amalii i ja wszyscy wróciliśmy. Siostra Amalii? Była w kościele, usłyszałem straszny hałas i dom się zatrząsł. Wszystko w porządku? Nie sądzę, tato, ale będzie. Trzy kropeczki. A czy u ciebie wszystko w porządku, tato? Tak, przepraszam. Po prostu jestem zmęczony. Usiądź przy mnie, opowiedz, co się stało. Czy ja muszę to opowiadać? Yes. Andreas nie jest szalony. Zaczęliśmy od ratusza, a raczej piwnicy rajców. Wiedzieliśmy, że tylna ściana... Wiedziałeś, że tylna ściana była częścią starego rzymskiego akweduktu? Hech. Trzy kropeczki. Więc weszliśmy do akweduktu. Sekcja, którą znaleźliśmy, musiała być niedostępna od wieków. Znaleźliśmy starą rzymską łaźnię. Nie mogliśmy przejść, więc znaleźliśmy drogę w dół do poziomu podniósł. Znaczy on umiera stary na pewno i to tak twórcy zrobili. Tak ona sobie siedzi, za rączkę trzyma ojczulka i tak mu opowiada, co się działo. On tu umiera. Andreas mówił, że to hipokaustrum.
Andreas gdzieś się zgubił. Naprawdę bałem się, że go zgubiłem, a że oboje się tam zgubiliśmy. Ale potem słyszałem jego głos w oddali, poczułam taką ulgę. O, i se umarł. Ojcze! Słuchasz mnie? Trzy kropeczki. No i se umarł, no. Andreas, twoja wina. No, umarł. Plump. Uważaj, idzie. Garbaty. Andreas. Andreas. Co teraz? Poza czarnym ekranem? Niech teraz nam się... Dobra. Przelecieli im aż do kwietnia. 15 kwietnia. Ester, wiem, że to trudne. To znaczy, mogę sobie tylko wyobrazić, jakie to trudne. Ale wszyscy dołożyłem wszelkich starań, abyś poczuła się mile widziana, kiedy tu dotrzesz. Dziwne jest myśleć, że będzie to prawdopodobnie ostatni list, który do ciebie wyślę. Dokończę go więc wyrazami miłości. Ester, albo to jest ten list, który nie dotarł przez zimę, tak? Czy coś. Magdalene? Co tu Gnaziu robi? Dziewiąt? Ile tu jest tych, co? Tak? Wybacz, że przeszkadzam, ale chciałem dać ci znać, że wszystko zostało przygotowane. Baltes zapewnił, że wszystkie sprawy finansowe zostaną załatwione. Pieniądze zostaną przekazane za pośrednictwem Reichspost, gdy tylko wszystko zostanie rozliczone. Doceniam to. Proszę, podziękuj mu w moim imieniu. Podziękuj mu za wszystko. Oczywiście, panno Drakerin. Nie znałem dobrze twojego ojca, ale wiem, że wszyscy bardzo miło się o nim wypowiadali. Wygląda na to, że Tassing wiele straciło z powodu śmierci jednego człowieka. Bardzo mi przykro. Dziękuję. Powodzenia. Padum, padum. A może jednak to nie był list jakiś przestarzały od tej Ester? Bo ona chyba się wyprowadza stąd jednak. Jups. O, Gertrude. Czy jesteś pewna, że masz wszystko, czego potrzebujesz, Magdalene? Tak myślę, dziękuję. Przygotowałem ci coś na drogę. To rumianek, cynamon i mąka pszenna. Jeśli w czasie podróży dopadną cię skurcze... Wiem, użyję tego. Skurcze? Cóż, w przepisie Hildegardy była mowa tylko o rumianku i mące pszennej. Dodałem cynamon do smaku. Trzy kropeczki. Bardzo mi przykro z powodu tego, co przytrafiło się twojemu ojcu. A to już było kilka miesięcy temu. Dziękuję. Matka Franciszka kazała nam wszystkim odmawiać za niego modlitwy. Za ciebie również, kiedy usłyszała, że odchodzisz. Naprawdę to takie słodkie. Proszę jej podziękować w moim imieniu. Będę ostrożna. Wszyscy będziemy za tobą bardzo tęsknić, Magdalene. Ja też będę za wami tęsknić. Niech Bóg cię błogosławi. Bezpiecznych podróży. Rito. Tu Weronika. Na Magdalene, nie mogę wierzyć, że naprawdę wyjeżdżasz. Będę bardzo tęsknić za wami wszystkimi. Chłopcy będą za tobą tęsknić jeszcze bardziej. Przynajmniej twój. Och, nie dręcz go. Myślę, że naprawdę ma z tym problem wbrew pozorom. Będę delikatna. To miłe z twojej strony. Doceniam to. Bezpiecznych podróży, niech Bóg cię błogosławi. O, nowy ksiądz jest. O, jest siostra Amalie. Siema, siostra Amalie, co nam powiesz? Niech Bóg was błogosławi, siostro Amalie. Wyjeżdżasz dzisiaj? Tak, za chwilę wyruszę do młyna. Bardzo mi przykro z powodu wszystkiego, co się stało. Wiem, ale już wszystko jest w porządku. Dziękuję za pomoc. Wiecie, co teraz poczniecie? Czy znów zostaniecie pustelniczką? Szczerze mówiąc, to jeszcze nie wiem. Ojciec Elias próbuje mi pomóc, ale... Muszę nauczyć się trochę bardziej polegać na własnym osądzie. Minie dużo czasu, zanim odpokutuję za swoją rolę w tym, co się stało. Być może reszta mojego życia. Bóg wie, że nie chciała siostra wyrządzić żadnej krzywdy. On wie, ale krzywda została już wyrządzona. Piszę relację z tego, co się tutaj wydarzyło. Przynajmniej to, co zapamiętałam. Nie zasłużę tym sobie na przebaczenie, ale mam chociaż nadzieję rzucić trochę światła na wydarzenia z tej mrocznej przeszłości. Dobrze, warto o tym pamiętać. Niech was Bóg błogosławi, siostro Amalie. Niech cię Bóg błogosławi i zapewnia ci bezpieczeństwo podczas podróży, Magdalene.
I Elias. Dzień dobry, panno Drakeryn. Wkrótce wyjeżdżasz? Tak, ojcze. Właśnie się żegnam z ostatnimi osobami. Oczywiście, przykro mi, że nie miałem okazji poznać ciebie i twojego ojca. Niech Bóg ma go w opiece. Mi też. Nie pozwól, aby ci Czesi zasiali w twojej głowie jakieś heretyckie idee. Kiedy ich zgubne nasiona zapuszczą korzenie, będą mogły pozbawić cię wiary. Będę się miał na baczności, ojcze. Dobrze, dobrze. Nie trać wiary. Niech was Bóg błogosławi, ojcze Eliasie. Niech Bóg błogosławi ciebie i twoje podróże. No dobra, idź. Musimy A, czekaj, bo ja Hanat... Biegać nie mogę. Ja dalej nie mogę iść nawet. Czy mogę? Nie, nie da się dalej iść. Sprawdzę to szybko jeszcze drugą stronę, zanim z Ucem pogadam. Ale wygląda na to już... Nie, nie da się już chodzić. Okej. A gdzie Andreas? Idź. Och, hej, Max. Idź. Bardzo mi przykro z powodu twojego taty. Zawsze był dla mnie miły. Moja mama mówi, że był dobrym człowiekiem. Przecież to kilka miesięcy minęło. A wy nagle tak co, kurde, pod skorupą żyliście jakąś, pod kamieniem? Był dobrym tatą. Trzy kropeczki. Cóż, dzięki, powinnam już iść. Max. Trzy kropeczki. Magdalene. Jesteś pewna, że nie chcesz za mnie wyjść? To kusząca oferta, tak na pewno, trochę już na to za późno, nie sądzisz? Za późno nigdy nie jest. Nie, ona nie chce. Znaczy dobra, Kaspar nie żyje. Na pewno, spadaj. O, cóż, to dopiero była szybka odpowiedź. Nie musiałaś się nawet nad tym zastanawiać. Czy kropeczki? Opiekuj się swoją matką, Itz. A, i teraz tu coś jest, ale nie mogę tego kliknąć. Czy nagle mogę tam iść z jakiegoś powodu? A, młyn, tak, muszę to zrobić. Tu jest Else. A, i tutaj wyjeżdżam. Co jest z tym jadebiczkiem? Kai Andreas. A to jest... Właśnie, to jest Andreas. Co to za... Co to się stało? Magdalene, czy to już pora? Tak, czas stąd odejść. I dobrze, wyjedź, zanim to przeklęte miasto cię pochłonie. Tasing nie przyniesie ci nic poza udręką i nieszczęściem. Elsa, mam nadzieję, że pewnego dnia poradzisz sobie ze smutkiem. Jeśli Bóg pozwoli, choć w to wątpię. Bądź bezpieczna w drodze, to wciąż niebezpieczne czasy. Nie ma, nic nam nie będzie. Dbaj o swoją rodzinę. Paul i Anna i twoje wnuki wciąż cię potrzebują. Zrobię co mogę, tylko oni mi zostali. Bez nich. Nieważne, niech Bóg cię prowadzi, Magdalene. Z nimi nie pogadał. Andreas, byczku. Na pewno wyglądam dobrze? Nie, dziwnie wyglądasz, Andreas. Oczywiście, Andreasie, wyglądasz zupełnie przyzwoicie. Może nie jesteś w szczycie formy, ale prezentujesz się o niebo lepiej. To miło, ale że kobiety pomogły mi się doprowadzić do ładu. Obawiam się, że zapomniałem mi jak o siebie dbać. Niektórzy powiedzieliby, że zadbałeś o siebie w sposób godny podziwu. Ilu ludzi mogłoby przetrwać w spalonej piwnicy przez prawie 20 lat, żyjąc się wyrzucanym przez nas żytem? Przepraszam za to. Andreasie, już ci mówiliśmy, że wszystko jest w porządku. Magdalene! Cześć, Magdalene. Czy wkrótce wyjedziesz? No, właśnie się szykuję. Witajcie, tak, jadę z waszą munką do Mittenwald, a potem w dół Izary. Mała gmina znana z tras transalpejskich, łączących Augsburg, Innsbruck i Mediolan. Przez Mittenwald każdego roku transportowane są ogromne ilości monet i towarów. Przykro mi, że wyjeżdżasz, Magdalene. Andreas tu zostaje. Ale mam nadzieję, że Praga będzie wszystkim, o czym marzyłaś. Jeśli to chociaż w połowie takie miasto, jak opisuje je Esther, z pewnością je pokocham. Praga wyglądała cudownie, kiedy widziałem ją po raz ostatni. Masz szansę, aby ułożyć tam sobie życie. Bóg wie, że ja większość swojego zmarnowałem. Wykorzystaj dany ci czas i zrób to dobrze. Będę ostrożna. Nie wiem jak, ale to zrobię. Trzy kropeczki. Żałuję, że nie miał okazji tego zobaczyć, Andreasie. Wiem. Byłby zachwycony. Mam nadzieję. Magdalene, gdyby aniołowie ściągnęli go na dół, aby to zobaczył, niebiański zastęp sam by się rozpłakał na widok fresku. To miło z twojej strony.
Wszyscy potrzebujemy słów zachęty, a poza tym taka jest prawda. Magdalena, chciałem zapytać o coś w związku z freskiem, zanim wyjedziesz. Myślałem, że ma pokryć całą ścianę. Dlaczego zostawiasz jedną sekcję pustą? Andreas będzie malował. Na przyszłość. Chyba, że historia Tassing zatrzyma się w chwili, gdy zniknę za zakrętem. Trzy kropeczki. Twoja furmanka chyba zaraz odjedzie. Och, to prawda. Zdaje się, że nigdy nie ma wystarczająco dużo czasu, aby się pożegnać. Trzy kropeczki. Dziękuję za wszystko, co zrobiłeś dla mnie i mojej rodziny. Andreas. Niech cię Bóg błogosławi, Andreasie malerze. Tie. Nara. Teraz będziemy grać Andreasem? Nie. Czy wszystko w porządku? Jestem zagubiony. Nic się nie stało. Możesz z nami zostać tak długo, jak potrzebujesz. Poza tym nie możesz jeszcze wyjechać. Dzieci wymagają twojej wiedzy. What? O! Są w młynie, na kładce. Kolacja będzie gotowa, kiedy skończysz. Pamiętaj tylko, że zawsze jesteś mile widziany w naszym domu, Andreasie. Dziękuję. A mogę tutaj... Później wymyślić, do czego to się może przydać. What? A, czy już z tego nie mogę korzystać, że to jest końcówka gry. A mogę biegać tutaj po... Nie, tu nie mogę iść nigdzie dalej. Mogę iść do ratusza? Nie mogę. A fresk zobaczymy, czy tak niezbyt? Ściups. Nie, jesteśmy u góry. Ilu? Andreas będzie malował z Andreasem. To jest młyn. Trochę wkurza ten młyn. On tak zniknie, powinien być zamachnięcie i Andreas znika. Tak to się powinno zakończyć, moi drodzy. Nie wiem, co tu robimy, mówiąc szczerze. Okej, jeszcze lepiej. What? Co się dzieje? Musi bać? A, to jest ten fresk. Możemy sobie popatrzeć na ten fresk. Okej. A jest jakaś muzyczka. Czy to jest początek? Okej. Czyli to jest pierwsza część tego fresku. Okej. To jest druga część fresku. W sumie ci święci jednak się okazali nie święci. Plot twist. Nie, ale nie rozumiem zupełnie tego, że ojciec Tomasz z takiego powodu uznał, że musi utrzymać w tajemnicy to wszystko. To było głupie moim zdaniem. I mamy tutaj spalone opactwo. Halo, a Andreas gdzie? Kurde. Dupa, nie ma tam Andreasa. Petera tam nam namalowali, kurde. To miał być Andreas, kurde. Żołnierzy dali. A i to jeszcze narysowaliśmy, namalowaliśmy. To, co się znajdowało pod kościołem. Jak idealnie zapamiętała, jak to wyglądało. Czy się jeszcze tu było malowane?
M plus D. Co? Nie. A, że Magdalena Drykierin to malowała. Magdalena Drykierin. Passing do Pragi. Poznamy jej historię dalszą. Tam jest młynarz z młynarzową. To w drugą stronę idzie, to się tak drzewo rozwija jakby. O, stary ten, Peter, on jeszcze żyje? My się nie dowiemy. Tu jest Wielki Jork, ten Grosser Jork. Apollo ma... Peter Gertner się później... Apollo miał syna Petera później. Urszula z Wacławem u Ferenca wzięli ślub, jak rozumiem. Apollo i Juta. Okej. Okay. O, doktor Stulc. Tu Schmity. O, mieli dużo dzieci, ten kowal. Tu Kraft Bauer se biega i kradnie. Wykradł te. O. Andreas Miller, 1558 rok. W sensie on to namalował jakby. Okej. Okay. No spoczko. No. Także tego. Myślałem, że coś tu mogę robić, ale nie. Bo świeczuszka się pali, światełko zostało nam z nami i zgasło. I tyle. I to za nami cała gra. Mówię, nie rozumiem tego motywu. Nie rozumiem zupełnie tego motywu. To było słabe, moim zdaniem. Motyw Andreasa, który przez 18 lat sobie żył gdzieś tam w ruinach opactwa, bo nie wiem, bo zbzikował, bo się bał do ludzi wrócić, bo nie chciał, bo cokolwiek. To o QA, patrzcie, Polacy robili QA. Polacy robili QA i nie sprawdzili, ile tekstu nie ma sensu po polsku czasami. No, ale robili. Na pewno... po angielsku pewnie grali, czy coś. W każdym razie, nie wiem, no ja mam takie mieszane uczucie. Powiem tak, pierwsze dwie godziny gry to jest takie strasznie mozolne, powolne poznawanie tego wszystkiego, wdrażanie się do tej gry. Strasznie dużo tekstu jest przez pierwsze dwie godziny i to początek gry strasznie powolny, moim zdaniem to na minus. Później samo morderstwo Barona i wszystko, co z tym związane, spoko. Morderstwo Ottona i wszystko, co z tym związane, też spoko. Aczkolwiek było tam kilka takich sytuacji, które mnie po prostu śmieszyły, bo były głupkowate. A później już jak etap grania Magdaleną, to jest dla mnie strasznie rozmemłane, strasznie wydłużone. No z tym plot twistem końcowym, prawda? I z motywem, który był z dupy, moim zdaniem niezrozumiały dla mnie i nie rozumiem. Bo to jest takie, że bo ten ksiądz, to on taki był, że tylko tam się liczy dla niego ta wiara i tak dalej i nawet może do morderstwa doprowadzić tam w imię wiary, w imię tego, żeby ludzie myśleli tak, a nie inaczej, czy coś. Nie wiem, głupie to dla mnie ostatecznie bym powiedział. I co? No i tyle. Nie wiem. 97% pozytywnych ocen na Steamie. Ja twierdzę, że to jest zła gra. No takie 7 na 10 dla mnie. No mówię. Początek gry i 90% biegania Magdaleną. Strasznie przydługaśne. Strasznie dużo niepotrzebnych rozmów, które nic nie wnoszą. Jakby trochę to wyglądało, jakbyśmy zaczynali totalnie nową historię i to nową postacią, którą nie mamy jeszcze żadnego, wiecie, no już gracz się nie związał z tą postacią, tak się zastanawia, po co ma nią grać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No nie, dobra, czy ja mogę ominąć napisy? Mogę je przyspieszyć. Zobaczymy, czy coś po napisach jest. Może nie.
Tam było coś z Polakami związanego. No ale to już za nami. Teraz to już w tym momencie czekamy tylko, żeby zobaczyć, czy coś po napisach będzie. O, bibliografia chociaż tutaj ładna jest. Thank you for playing. Nie, i tyle. Nara, frajerze. Graj od nowa. Więc... Znaczy ogólnie z tego, co czytałem, to że jest dużo osiągnięć do tej gry i żeby wszystkie zdobyć, to trzeba kilka razy przejść tę grę. Mi by się nie chciało, mówiąc szczerze, grać nią drugi raz, tylko dla osiągnięć. Ale co kto lubi? No ja mam mieszane odczucia. Nie uważam, żeby to był zmarnowany czas z tą grą, ale trochę jest strasznie liniowa i daje takie pozorne myślenie, że jakieś decyzje podejmujesz, a w większości przypadków to są nic nieznaczące decyzje. I tyle. No cóż, moim zdaniem takie 7 na 10. Ja bym tak ocenił tę grę. Początek i ten większość etapu grania Magdaleną takie... I tyle, co mam do powiedzenia na temat tej gry. Dziękuję osobom, które całą tę serię obejrzały. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie ocenić oraz skomentować tego filmu. I cóż, trzymajcie się!